moment you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Witamy serdecznie nasi drodzy słuchacze, Mariusz Olkiewicz się kłania. To 184 odcinek MMA Tonight, w którym odpowiemy na wasze pytania z YouTube'a i z grupy MMA Polska i Świat. A dzisiaj w trzyosobowym składzie, na ostatnią chwilę troszeczkę zmodyfikowanym, Michał Malinowski za nie mógł niestety, więc w tym odcinku Q&A go nie będzie, ale jest z nami Grzesiek Nielubiak. Witam. I nasz patron w drugi raz już na naszym podcaście, tym razem w wersji Q&A, Fabian Warzecha. Witam serdecznie. Witam również. Znaczy co, no nie przedłużamy standardowo i przechodzimy najpierw do pytań z YouTube'a, następnie pytania z grupy MMA Polska i Świat. I pierwsze pytanie od Johna Siny. Co sądzicie o rozpisce UFC 241? Więc w pokrótce, ja sądzę, że jest dużo lepsza od UFC 240 i UFC 242. Znacząco lepsza, jakby tam te dwie karty połączyć, to wyjdzie właśnie coś takiego jak UFC 241, albo nawet nie. Także ja jestem z niej zadowolony, natomiast trzeba oddać, że te karty walk letnie, gal numerowanych są takie dyskusyjne. Taka jest moja opinia. Fabian, co ty sądzisz? No zdecydowanie zgadzam się z tym, że UFC 241 znacząco się wybija na tle 242 i 240, gdyż od już tak naprawdę 7 walk jest dla mnie osobiście ciekawych, od już od Sodika Yusufa aż po oczywiście main event, no i 3 ostatnie walki są naprawdę genialne, a w tych pozostałych galach poprzedzającej i następnej to tak jedna, może dwie takie bardzo, bardzo elektryzujące walki będą. No a tutaj powrót Nate'a Diaza, Joel Romero Costa, też świetne zestawienie, no i rewanż Cormiera z Miocicem, to już dla fanów tylko gratka. Grzesiek, co ty byś dodał? Jakbyś umiejscowił tą galę UFC 241, jakbyś miał zrobić taki podium tych gal UFC 240, 41, 42, to gdzie byś umiejscowił 241 i dlaczego na pierwszym miejscu? No właściwie to, no może i tak, może i faktycznie na pierwszym miejscu, później 242, no i 240 na samym dole. No już gdzieś tam się wypowiedziałem, że 239 raczej nic w tym roku nie przebije, ale też ta gala, nie pamiętam numeru, ale ta w main evencie był rewanż Holloway'a z Poirierem, to była według mnie gala roku, bo dwie kapitalne walki wieczoru były. Mm-hmm. Natomiast co do tej gali, no to w zasadzie nie będę ukrywał, że mnie tutaj tylko 3 ostatnie pojedynki, no może czwarty jeszcze też od końca interesują, a gdzieś tam początek tej gali, no nie jest jakiś powalający, no Jodieski, Bel, no proszę, no to kogo interesuje w ogóle ta zawodniczka, no każdy ma jakieś swoje, ale szczerze bywałem czasami gale, że naprawdę nawet te walki gdzieś tam z karty wstępnej mnie interesują, jarają, a tutaj na tej gali takich niestety nie znajduję, więc te 3, no mówię, może 4 ostatnie pojedynki najbardziej mnie w sumie jarają i wcale nie wykluczam, bo akurat w tym czasie nie będzie mnie prawdopodobnie w domu, więc nie wykluczam, że tylko te 3 walki akurat obejrzę i to też nie wiem, czy na żywo, czy z odtworzenia, bo nie wiem, czy będę miał odpowiednie warunki do tego. No, jak się na tą rozpiskę patrzę, no te wszystkie 3 to jest dramat i widać, że to jest troszeczkę taki bokserski styl, czyli na początku takie walki właśnie, czyli pod main event robione wszystko w skrócie, no tutaj się nie będę rozwodził, no i 242 to zupełnie tutaj się wybije, albo właśnie na razie to nie wiem, chyba 240 bardziej, ale 241, no to ja nie wiem, kto na jaką rozpiskę patrzy, no akurat mam przed sobą Sherdog, no to u mnie zainteresowanie pojawia się dopiero przy walce Poliany Botello z Maryną Moros, nie wiem, czy to jest koniec karty wstępnej, czy początek, a raczej tak, raczej koniec wstępnej. No to tylko dlatego, że się interesuje żeńskim MMA, a potem jak idziemy dalej, no to dopiero przy Romero Costa. Także no tak to niestety wygląda. No ewentualnie Sandagen Asusawa, ale to tak sobie, nie za bardzo. Brunson Hajniś może trochę, ale tak to niespecjalnie. Także no najbardziej, no oczywiście main event bardzo mnie interesuje. Bardzo, bardzo, no bo od wyniku tego main eventu może zależeć kolejna walka Jona Jonesa, także czekam z niecierpliwością, jak to się rozwiąże, no i oczywiście wiadomo, że kibicuję Miociczowi. Jeszcze z tego, co się orientuję, to karta główna chyba się od Bronsona dopiero zaczyna. Także jeszcze możliwe. Nawet Magdesi i Yusuf będą w prelimsach. Możliwe, możliwe. Jak stawiacie walkę Diaz-Pettis, Grzesiek? No, już chyba czwarty raz. Możliwe.
No i w sumie za każdym razem, tak jak ostatnio wspomniałem, gdzieś tam ta szala moja prywatna się przechyla coraz bardziej w stronę Pettisa, dlatego że no, trzeba wziąć pod uwagę to, że Diaz nie walczy przez 3 lata, nie wiemy w jakiej jest formie. Pettis się świetnie zaprezentował w nowej kategorii wagowej, mimo że jest malutki jak na kategorię półśrednią, to naprawdę tam jego trener i w ogóle jego sparring partnerzy się wypowiadali, że ma naprawdę mega siłę uderzenia w tej kategorii i według mnie może mieć szansę na takie drugie życie w sumie po zmianie, paradoksalnie, bo zaczynał w sumie chyba w lekkiej, później przeszedł nawet do piórkowej, walczył o pas tymczasowy przecież z Maxem Hollowayem, chociaż wagi nie zrobił, więc nie miał szansy go zdobyć, ale nawet nie tak dawno była ta walka, gdzieś tam chyba nawet jeszcze jest na YouTubie UFC jako free fight przed tą galą nadchodzącą w Kanadzie, także można sobie odświeżyć. I chyba faktycznie gdzieś znalazł ten złoty środek i przeszedł do tej kategorii półśredniej i tam się faktycznie może narazić. A co do Nate'a Diaza, no to jednak wydaje mi się, że jego kategorią powinna być ta dywizja lekka, bo on faktycznie sobie gdzieś tam w tej półśredniej nie radził wcześniej na początku i jego bilans walk w tej kategorii wynosi 2-3, z czego 1-1 z Conorem McGregorem, który no też jest według mnie powinien rywalizować w kategorii piórkowej, a nie w półśredniej, bo już nawet lekka to nie jest jego kategoria i to widać przecież po jego pojedynkach w tej dywizji. Dlatego 60-40 stawiam na Antonego Pettisa, ale myślę, że możemy tutaj być pewni w przypadku tego pojedynku, że po prostu nie zabraknie fajerwerków i na pewno nie będzie tutaj żadnej kalkulacji, tylko mnóstwo jakichś widowiskowych akcji i wcale się w sumie nie zdziwię, jak ta walka się skończy decyzją po krwawej, trzyrundowej bitwie. Ja sercem za Diazem, rozumem za Pettisem, pieniędzmi też za Pettisem, jakbym miał to tak rozdzielić. Fabian? Ja troszkę lżej, bo 55-405 Pettis i też stawiam na decyzję, gdyż uważam, że pomimo tej przerwy Diaz będzie piekielnie trudny do skończenia, tylko raz bodajże przegrał przez knockout w karierze. A parterowo obydwaj są bardzo mocni i nie wydaje mi się, aby mogli jakoś to zakończyć, chyba że już na pełnym zmęczeniu, może w trzeciej rundzie jakieś poddanie po właśnie dwóch bardzo ostrych rundach, ale też minimalnie na korzyść Pettisa z dużą jakby bardzo na to rzutuje ta długa przerwa Diaza. Mhm. I też jeszcze bym nie wyrokował, czy Pettis się nadaje do tej dywizji, bo pokonanie Stevena Thompsona, mimo że on jest wysoko w rankingu, jeszcze nie przekonało mnie na tyle, aby uwierzyć w jakieś przyszłe sukcesy Pettisa w tej kategorii. Mateusz, ty decydujesz o tym, zadał najtrudniejsze chyba pytanie tak naprawdę. Czy przy ewentualnej walce Jones-Błachowicz daje ci Jankowi jakiekolwiek szanse na wygraną? Jeśli tak, to w jakiej płaszczyźnie? Grzesiek? No, dlaczego nie? No, ja już powiedziałem ostatnio, że Jones nie wygląda ostatnimi czasy najlepiej. Można się z tym spierać, ale fakty są takie, że zawodników, których powinien skończyć, no nie dał rady i walczy z nimi do decyzji, to ostatnio nawet dość bliskiej, także nie wiadomo w jakiej formie będzie Jones, jeśli faktycznie notuje, ma tę tendencję spadkową, no to dlaczego nie? Janek jest teraz w szczycie formy, by się wydawało, gdzieś tam ta wpadka z Santosem się zdarzyła, no ale Janek ma jednak 5-1 w ostatnich 6 starciach, także to jest naprawdę ostatnio kapitalne zwycięstwo z świetnym zawodnikiem, także według mnie jak najbardziej miałby szansę, bo każdy ma szansę, umówmy się, nawet Anthony Smith miałby szansę w rewanżu z Jonem Jonesem, mimo że został zdeklasowany w pojedynku, ale każdy ma szansę wejść, trafić i znokautować Jonesa, przecież Jones jest tylko człowiekiem i to pokazał chociażby Thiago Santos, który mimo kontuzji nogi, ja wiem, że tutaj się mogą niektórzy nie zgadzać, ale dał naprawdę dobrą walkę z mistrzem, który no gdzieś tam ostatnio nie wiadomo, czy gdzieś tam braki pewnych substancji, czy po prostu już może brak chęci do rywalizacji się pojawia, no bo też ileż można być na tym szczycie i w końcu się zdarzy taki moment, że się nie będzie miało kompletnie chęci na to, także ja bym oczywiście Jankowi dawał szansę, no oczywiście najwięcej miałby ich w stójce, bo w parterze w sumie no jakoś nie widzę w ogóle możliwości, żeby Jones kiedykolwiek miał przegrać w parterze, szczerze mówiąc, przez jakieś poddanie albo ground and pound, no jeśli miałby przegrać, to wydaje mi się, że tylko przez knockout, ewentualnie przez jakąś decyzję, ale na decyzję raczej Janek by nie dał rady z Jonesem, także upatrywałbym bardziej szans w znokautowaniu go, ale
no też pokazał ostatnimi czasy, że on potrafi znokautować rywala, ale no też nie ma co porównywać szczęki Luka Rockholda do szczęki Jona Jonesa, który wielokrotnie dostawał tam mocne ciosy od Thiago Santosa, nawet od Antonego Smitha też zdarzyło mu się przyjąć kilka czystych ciosów, a Antony Smith też wiemy po starciach z Rashadem Evansem czy z Czogunem, że też nie bije słabo. Dlatego no, Jones ma piekielnie twardą szczękę i ciężko by było naprawdę i szczerze mówiąc na pewno bym na Janka nie stawiał rozumem, oczywiście sercem jak najbardziej tak, ale wydaje mi się, że no, tak jak mówię, no szanse każdy ma, każdy kto wejdzie z Jonesem do klatki może wygrać tę walkę. Przede wszystkim trzeba się mega rozluźnić i nie dać się już w szatni pokonać przez Jonesa tym, że się z nim walczy, bo wielu zawodników już w szatni przegrywa pojedynek z Jonesem, a Thiago Santos swoją mentalnością po prostu udowodnił, że da się z Jonesem walczyć i da się trochę krzywdy mu zrobić. Fabian, co byś do tego dodał? No ja też uważam, że akurat Błachowicz nie jest osobą, która by się spaliła już na starcie, jakby stanął po prostu do walki z Jonesem, że nie byłby, nie przegrałby mentalnie tego pojedynku, ale no to tak naprawdę forma Jonesa determinuje moim zdaniem wynik tej walki, bo jeżeli by zawalczył tak jak z Santosem, a Błachowicz na pełnej mobilizacji właśnie bez tego strachu i z wykorzystaniem swoich wszystkich atutów miałby jakieś szanse, nadal niewielkie, ale do decyzji tak samo uważam, żeby ciężko było wytrzymać. W parter na pewno mi się nie pchał, już te kontry mogą być zabójcze, a Błachowicz nie jest najbardziej wytrzymały. I uważam, że szanse każdy ma oczywiście, ale to bardzo dużo determinuje forma Jona Jonesa. I jeśli by wyszedł tak jak do Santosa, to tak jak mówię, te szanse tylko rosną i życzę tego naszemu rodakowi, aby pokonał Jona Jonesa. No. Ciężko na to pytanie jest odpowiedzieć, ale odpowiem w ten sposób. Tutaj odniosę się do tego, co Grzesiek powiedział, a propos tego, że Jona Jonesa, tak w skrócie twoją wypowiedź, że się nie da się poddać, no to paradoksalnie najbliżej pokonania Jona Jonesa był właśnie Vitor Belfort tą balachą. Także tutaj akurat tam bardzo mało brakowało, aby to doszło. Pamiętamy, że to jeszcze były czasy bez usady, no więc ta siła Vitora Belforta była znacznie wyższa. Teraz to jest zupełnie inaczej, tylko że no Janek ma szansę wygrać tę walkę w tej płaszczyźnie, w której to on czuje się lepiej, a nie w tej płaszczyźnie, w której się czuje lepiej Jones. No jeżeli Jones jest niepokonany, no to tak naprawdę nie wiemy, czy gdzie szukać tego zwycięstwa. W mojej opinii największy problem sprawił mu DC w pierwszej walce, w pierwszych dwóch rundach, gdy skracał dystans. Skracał dystans i była walka, był taki brudny boks, była walka pod siatką. On tam miał największy problem i tam sobie zupełnie nie radził, więc to jest jakiś klucz do tego, natomiast no Janek potrafi poddać w stójce, potrafi poddać w parterze, a tutaj Jonesa, czy ta stójka nieszablonowa jest największym problemem, więc być może najłatwiej by było właśnie spróbować się obalić go i gdzieś szukać tego poddania. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, no cios kontry w wykonaniu Janka, ciężko to widzę ze względu na zasięgi Jonesa. Jones nie przeprowadza takich ataków, w których zostawia szczękę na po prostu na wystawioną do skontrowania tego, to raczej Jones walczy z kontry, więc jakby... No tak, on tylko tak naprawdę po prostu uderzenie i punktowanie niemiłosierne. Tam nie ma wielu jeżeli już ma naruszoną ofiarę, no to oczywiście przeprowadza jakieś kombinacje, zawsze kończone nogą praktycznie. Ciężko, bardzo ciężko to wytypować przebieg tego pojedynku. No Janek musiałby w zasadzie zrobić to, co Santos być może, tylko dużo lepiej po prostu trafić, no. Ale czy to trafienie zakończy walkę, to też nie jest powiedziane. Nie ma takiej siły uderzenia jak Santos. Trudna walka, no. Myślę, że... Ale też tutaj myślę, żeby warto było właśnie przeczekać tą pierwszą, drugą rundę i wyczuć Jonesa, bo po tej ostatniej walce z Santosem wydaje mi się, że on nie jest aż tak elastyczny w tym dostosowywaniu właśnie do kolejnej rundy stylu i myślę, że wtedy Błachowicz mógłby coś na przykład w trzeciej rundzie zaskoczyć.
Być może, no na punkty się nie wygra, mała szansa bardzo, ja bym skracanie dystansu i być może naprawdę pójście po te nogi, bo te nóżki są bardzo cieniutkie i przy dobrym timingu, ja wiem, że Jones jest królem timingu, ale przy dobrym timingu jest szansa na to, aby go wywrócić i tam spróbować swoje szanse. Nie widzę tego na punkty, jeśli to przed czasem, także no w tę stronę bym kierował, ale ciężko bardzo na ten moment znaleźć taką jasno-klarowną, znaczy bardzo współczuję teamowi Janka, jeżeli chodzi o gameplan. A propos tych nóżek, aż się boję wyobrazić sobie Alistaira Overeema kopiącego, nie? No dlatego ja o tym wielokrotnie mówię, że jestem antyfanem pomysłu walki w ciężkiej, bo tam co drugi low kick... To jest kopnięcie i po prostu pęka wszystko. Tam. Jeżeli Santos nim zatrząsł dwa razy, raz to go przekosił praktycznie, a drugi raz go zatrząsł z jego nogami w strasie. No takiego, no, wyglądało to tak jak wyglądało, każdy widział, także nie wyobrażam sobie, co by się wydarzyło, gdyby taki Derrick Lewis albo Ngannou trafili mocno w te nogi. Mógłby zrobić fikołka, no. Może też tu jest, tu trzeba upatrywać szanse Janka w tych podjęciach, w bocie nogi. Chyba też, no, Janek narzeka na bocianie łydki, także to też tej nocy tam w tych w nogach raczej aż takiej nie ma. Ciężko, no. Tak jak powiedziałem, no, jest pół dystans, tu bym szukał swoje szanse. No, no każdy walczy na dystans i przegrywa, no więc trzeba po prostu go skrócić. Tam kto go skracał, zyskiwał więcej szans. Arsenal 603. Witam. Kto dla Tila w średniej? Grzesiek. No myślę, że Jacare Souza to będzie odpowiedni rywal dla Darena Tila. Obaj są notowani na piątych miejscach swoich dywizji, także obaj są po porażce, ale myślę, że nawet jako main event jakiejś gali można by było ich zostawić, bo no nie oszukujmy się, mimo że Till jest po dwóch przegranych, no to gdzieś tam też się znajduje blisko pasa, nawet jak zmieni dywizję wagową, to myślę, że też gdzieś tam będzie upatrywany, a teraz odpaliłem ranking i w sobie taką ciekawostkę, Mariusz, która może ci się nie spodoba, bo widzę, jest aktualizacja rankingu bez podziału na kategorie wagowe i Khabib Nurmagomedov wyprzedził Jonesa. No i Khabib jest na drugim miejscu, a Jones na trzecim, tak? Nie ma z tym problemu, no każdy wie, jakie mam zdanie na temat rankingu UFC. No ale to jest akurat ciekawe, no nie wiem, tak ciekawe teraz, to jest, że Conor McGregor jest wyżej od Valentiny, a to Valentina jest mistrzynią. No. No to na pewno. No i jeszcze Jessica Andrade tam jest poniżej Conora, to już pomijam w ogóle. Tak, to jest ciekawe, no ale dobra, no tak, także myślę, że Jacare, a teraz nie, teraz Till jednak jest na szósty, bo Leon Edwards awansował aż na czwartą pozycję, 8, to chyba najwyższy awans ostatnich lat. Także myślę, ale mimo wszystko i tak bym go zostawił z Ronaldo Souza, no bo Chris Weidman zmienił kategorię, Paulo Costa na pewno, chyba że jak przegra, to może wtedy by taki pojedynek go interesował, ale raczej gdzieś tam będzie mierzył wyżej. Teraz ewentualnie też Derek Brunson, no on teraz będzie się bił na gali w sierpniu, także może Till raczej powróci gdzieś tam na jesieni, więc myślę, że Jacare to będzie idealny rywal dla niego na debiut w tej kategorii. Ja to bym zobaczył taką walkę w kategorii w Anglii najlepiej, Till Anderson Silva na przykład. Miałem to proponować właśnie. Anderson Silva w Anglii jest dobrze znany, niestety nie wiem, czy bardzo lubiany, no pamiętam, każdy kto pamięta walkę z Bispingiem, ten wie, jak to wszystko tam wyglądało, to całe zamieszanie, ale myślę, że to byłoby ciekawe. Pod względem Anglików, petarda, hala pełna, są bilety sprzedane w jeden dzień, także wydaje mi się, że byłby ciekawy całkiem pomysł i start dla Tila też w tej kategorii wagowej, a i niezłe wyzwanie dla Andersona. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy według Was Narkun po wygranej na KSW 50 powinien odejść do UFC, żeby sprawdzić się na tle czołówki, Fabian? Według mnie nie powinien odchodzić, ponieważ ostatnie walki nie były z zawodnikami z jego macierzystej kategorii i moim zdaniem powinien jeszcze ze 3-4 mocnych półciężkich w KSW, mimo tego, że ma już 29 lat, to powinien dla niego najlepiej jak najszybciej tam dojść do tego UFC, co na jego miejscu stoczył jeszcze 3-4 walki na KSW, czyli około 2 lata z zawodnikami właśnie typu Puec, czyli no po prostu Prado,
czołówka półciężkiej taka spoza tych najmocniejszych organizacji i dopiero wtedy już z taką... jeszcze zarazem ugruntował swoją pozycję u fanów, bo uważam, że Narkun wciąż jest taką osobą, która no nie ciągnie pay-per-view dla KSW, który nie jest wybitnie lubiany przez polską publiczność, a nawet zagraniczni zawodnicy, mam wrażenie, bardziej sobie zaskarbują kibiców niż Narkun, który tam ma kontrowersyjne wypowiedzi i nie cieszy się wielką popularnością i właśnie takie mocne zwycięstwa po tych super fightach by się mu przydały, aby z czystą kartą iść do UFC. No, ja bym poczekał na wynik sparingów w Jackson Wink. Ja myślę, że te sparingi dadzą bardzo dużo odpowiedzi Tomkowi, co robić dalej ze swoją karierą. To tyle ode mnie tak naprawdę. Teraz oddaję głos Grześkowi. No tak, zgodzę się z Fabianem, że tutaj faktycznie te ostatnie trzy pojedynki nie były toczone w kategorii półciężkiej. Pokonał dwukrotnie Mameda z kategorii niższej, przegrał z Philem DeFriesem, który jest w wagi ciężkiej mistrzem, także myślę, że na razie ma jeszcze troszeczkę do udowodnienia w tej kategorii, mimo że przegrywał tylko w sumie dwukrotnie w tej dywizji, ale... No i w sumie jedną porażkę pomścił, a druga to była, wiadomo, troszeczkę za szybko walka wzięta z Wasilewskim, bo on tam był zdecydowanie dużo, dużo mniej doświadczony od swojego przeciwnika. W kategorii półciężkiej myślę, że póki co jeszcze nie widzę tego UFC. Najpierw niech jeszcze nabierze doświadczenia, niech jeszcze się sprawdzi z mocniejszymi jakimiś przeciwnikami, no bo umówmy się, że ci rywale, które tam KSW podsuwało Tomkowi w swojej dywizji na obrony pasa, no nie było jakimiś wymagającymi nazwiskami. Wiadomo, no ma tam kilka cennych skalpów, pokonał Marcina Wójcika i to chyba taki najjaśniejszy punkt jego kariery w tym momencie, który jeszcze wtedy był w dobrej formie. No ale to jego ostatnie przegrane, no, czy tak trochę psują jakby to zwycięstwo, także ja bym zobaczył jeszcze przynajmniej 2-3 obrony pasa kategorii półciężkiej w KSW i wtedy dopiero myślę ewentualnie o przejściu do UFC. I tak, z tymi nazwiskami. No. Gdzieś tam te sparingi rzeczywiście dadzą mu odpowiedź na to, jeśli będzie sparował z zawodnikami z UFC, no to wtedy to tak samo jak Mateusz Gamrot w ATT też miał okazję się mierzyć z zawodnikami ze swojej kategorii wagowej na sparingach. Gdzieś tam podobno równe rundy toczył z Dustinem Poirierem, także no też Tomek, myślę, się tutaj dowie, na jakim etapie się znajduje i co jeszcze musi poprawić, żeby ewentualnie rywalizować w największej lidze. Do tych nazwisk to UFC aż tak nie przykłada właśnie wagi, co jest śmieszne, bo na przykład ostatni rywal jeszcze przed olejnikiem, Walta Harrisa, czyli Sergej Spiwak, w ostatnich trzech walkach pokonał Travisa Fultona, Iwo Czuka i Tonego Lopeza, po czym trafił do UFC. Także tutaj to akurat Narkun przy nim to ma świetnych na rozkładzie zawodników. Travisa Fultona to ty szanuj. Szanuję, ale no już jednak lekko postprem zawodnik. No jakby z tym rozkładem to tak naprawdę mamy Mameda Khalidova. Relicza. No i właśnie, dalej to tam Casio Barboza, Goran Relicz, Marcin Wójcik i przeporażka z DeFriesem, także ciężko do tego się tak ustosunkować, ale fakt, no ja myślę, że w biedzie kategorii półciężkie na świecie nie byłoby niewiarygodnym wydarzeniem albo niewiarygodną bolączką, trudem, problemem i znojem wciśnięcie Tomka do UFC, natomiast no mi się wydaje, że jeszcze ma parę walk do zrobienia tutaj i tego bym się trzymał. Myślę, że na pewno Tomek dalej myśli o pasie kategorii ciężkiej i myślę, że będzie chciał się zrewanżować jeszcze Filowi w przyszłości. Który zawodnik zrobił na was największe wrażenie na gali, na której byliście? No rozumiem, że chodzi o względy sportowe. No to może Fabian, ty, bo pewnie byłeś na mniejszej ilości gal niż ja, to zapytam się ciebie. Jak ty, na mnie duże wrażenie tak na szybko zrobił Soldic z Duplessisem, ta druga walka. Genialnie się pokazał i właśnie tak na szybko i też bardzo lubię tego zawodnika, śledziłem go trochę przed KSW i mocno mu tam kibicowałem, aby wygrał i tak się stało i naprawdę wielkie wrażenie zrobił na mnie wówczas. Grzesiek? No byłem na gali w Katowicach i na gali w Łodzi, także... To ja znam odpowiedź. No dawaj. No Soldic na Mańkowskim.
No właśnie tak o tym myślałem, ale chciałem coś innego, co Fabian powiedział. I myślę, że chyba Ilić jednak, bo to był szok dla mnie osobiście. Ja siedziałem, aż wstałem z miejsca i patrzyłem, co tam się stało, bo nie dowierzałem po prostu, bo ja już akurat, bo byliśmy wtedy z kuzynem akurat i mówię do niego, to już teraz to tam trzecia runda, co to tam dalej go zamęczy, już wygrał pewnie. No zobacz jak kursy, bo tam się wyświetlały na monitorze, na telebimie kursy z STS-u i tam było w tym momencie, jakby ktoś chciał grać na żywo, to tam na Ilicia chyba było 8,5, a na Damiana było chyba 1,10. Mogę tam troszeczkę pomylić, ale gdzieś coś w tych granicach. Także jak ktoś zdążył wysłać na Ilicia w tym momencie, no to naprawdę się nieźle wzbogacił. Ja miałem ochotę na Tomka postawić, bo tam przed piątą rundą było chyba 12 nawet na niego, a były momenty w piątej rundzie, więc no ale finalnie tego nie zrobiłem i w sumie dobrze, bo bym i tak nie wygrał. No ale tak, myślę, że Aleksander Ilić najbardziej mnie zaszokował na tej gali, na której byłem. No i tak, i Soldiš oczywiście też na Mańkowskim, bo ja też nie dawałem za wielu szans. Wiedziałem, że to jest solidny rywal, ale no wziął walkę w zastępstwie, a Borys wtedy naprawdę był w dobrej formie, bo dał wyrównaną walkę z Mamedem wcześniej, świetnie się pokazał z Johnem Maguire'em, ale to, co się tam stało, to też przeszło moje najśmielsze oczekiwania. No i ja bym do tego, co powiedzieliście, to dodał Tilas Sirone, bo akurat takie są na gali, to rzadko je widzę na żywo, więc raczej oglądam, no ale jestem na gali, więc jakbym się to zgadza, akurat tą walkę no, oglądałem z pozycji fana na trybunach, także Til Sirone, ja dawałem, nie wierzyłem w ogóle w Tila, no mówię, a rzucili Donaldowi, wiadomo, żeby fajnie się to pokazał i tak dalej, natomiast właśnie Donald Sirone został zmieciony przez Darrena Tila w tej walce, no i od tego do tej walki tak naprawdę zaczęła się ta jego wschodząca kariera, która no, zakończyła się jakby nieudolną próbą zdobycia pasa, ale tak, to bym dodał do tego, co powiedzieliście, no ale oczywiście Soldiš na Mańkowskim to absolutnie niewiarygodny występ, bo to Ilić to jest tak naprawdę kopnięcie na całą walkę, wiadomo, że zaskoczenie, ale występ, no to naprawdę Soldiša, ja traktowałem go jako zastępstwo, takie bardzo zastępstwo na szybko, a on jeszcze to się potwierdza teraz dalej wszystko, a on po prostu zrobił to, co zrobił, no i tam nie było w ogóle dyskusji, także zdecydowanie Roberto Soldiš i Darren Till. Ale to jest też taka ciekawa sprawa, że właśnie ci zawodnicy brani na takie szybkie zastępstwo się sprawdzają, bo i Luis Enrique, i Roberto Soldiš, świetne przykłady tego, że jakby jak już stoją pod ścianą, to KSW potrafi po kogoś naprawdę mocnego sięgnąć. No bo oczywiście wiadomo, Luis Enrique nie pokazał tam nic wielkiego, ten rezultat jest dość kontrowersyjny, ale widać, że to będzie wzmocnienie tej ciężkiej. A często ci zawodnicy brani, już pompowani trochę dużo wcześniej, już dawno zaplanowani, wcale się nie sprawdzają, tak jak ci wskakujący na te nagłe zastępstwo tydzień, dwa przed walką. No i Ishii Satoshi też był wzięty w sumie dla Fernando Rodriguez'a pod koniec, bo tam był planowany prawdopodobnie rewanż z Karolem Bedorfem, ale Karol się wycofał z walki, ją jakąś kontuzję chyba złapał. No i został Ishii ściągnięty i też myślę, że jeśli skończy mu się ten turniej PFL, to też tam w KSW jeszcze troszeczkę, no może nie ciekawych, może nie emocjonujących, ale na pewno dobrych walk da. No na pewno wzmocnienie na poziomie. Tak, no tak. Tak to można ująć bardzo dyplomatycznie, to prawda. Helczy, cześć panowie, kto pierwszy w MMA, Izu czy Szpilka? Ciężkie pytanie, ale biorąc pod uwagę, tam jeden wpis z Artura mi trafił się gdzieś w oczy, no to on nie zamierza kończyć z boksem. Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba Izu jednak, ale czy to będzie KSW, to nie jestem tak super przekonany. Strzelałbym raczej w fy, ale taka jest moja opinia, Grzesiek. Nie, no ja myślę, że jeśli Izu miałby rozpocząć karierę w MMA, to tylko KSW, myślę, że się nie będzie rozdrabniał. No ewentualnie jeszcze myślałbym też nad Babilonem albo Fenem, bo gdzieś tam może jeszcze te organizacje, ale to na pewno będą sportowe walki i może na początku nie będzie rzucany na głęboką wodę, ale no to też wiadomo, to jest inna dyscyplina, on też musi się przyzwyczaić, oswoić, musi też wpleść gdzieś tam te treningi parterowe. Wiadomo, Izu też startował kiedyś w kickboxingu, także no te kopnięcia nie będą mu obce, ale na pewno jest od nich odzwyczajony zdecydowanie, no bo przez wiele lat ich w ogóle nie używał, także będzie mu ciężko się na początku zaadaptować do tej sytuacji.
A co do Artura, no myślę, że jeszcze co najmniej rok, dwa lata będzie próbował gdzieś tam sił w tym boksie, teraz zostałem mu w sumie, ja się tam nie znam dokładnie na tym boksie i tak jak już kiedyś mówiłem, mnie tam boks w sumie interesuje, tak jak zeszłoroczny śnieg, ale że to jest Polak i gdzieś tam mu się też kibicuje i śledzi jego karierę, to myślę, że teraz zostałem gdzieś tam na początek przynajmniej te polsko-polskie walki gdzieś tam u nas w kraju, a później może jeśli kilka z nich wygram, to jeszcze dostanie szansę gdzieś tam za granicą stoczenia jakiejś dużej walki, także jeśli wtedy przegra, to może wtedy dopiero się zdecyduje na przejście do MMA i myślę, że to spokojnie mogłoby być KSW i wcale nie wykluczam, że w przyszłości może obaj panowie się gdzieś tam ze sobą zmierzą w nowej formule. Kto wie, myślę, że na pewno popularność Artura tutaj przemawia do organizatorów, do właścicieli KSW i jeśli mieliby obaj zadebiutować, to myślę, że na pewno w KSW, chociaż mówię, nie wykluczam też mniejszych ciut organizacji u nas, ale no raczej nie FFF. Wiesz co, ja mam, nie wiem, może ja się jakoś, nie wiem, może mało telewizji oglądam, ale mi się wydaje, że Izzy Ugonow jednak nie ma jakiejś potężnej bazy fanów. Ja nie sprawdzam jego mediów społecznościowych nigdy, ale wydaje mi się, że to zupełnie, to nie jest nawet połowa tego, co... Jakbym miał szczerze, naprawdę, teraz tak jak na tyle, co obserwuję media społecznościowe i nie tylko, to ja bym popularność Izzy Ugonowa porównywał mniej więcej z Jakobem Szostakiem, no. Tak to widzę na dzień dzisiejszy. No, biorąc pod uwagę fakt, że Akob weźmie udział w tańcu z gwiazdami, to z pewnością będzie to już bardzo bliska popularność. Nie wiem, no tak jak mówię, nie sprawdzam mediów społecznościowych Izzy Ugonowa. Wiem też, że jest różnica między Akopem i Izu, bo Akob gdzieś jakby bazuje trochę na tych mediach społecznościowych, także jest trochę inaczej. Natomiast tak, no ja uważam, że może dojść do takiej walki jednak w innej organizacji, tutaj, o której wspomniałem. Niemniej jednak jedna ważna rzecz to jest Stadion Narodowy. Są takie plany, są takie zakusy, no oczywiście nie mamy potwierdzenia, że na 100% taka gala się odbędzie w przyszłym roku, ale są takie plany, są takie zakusy i umówmy się, że bez szpilki i stracha ciężko będzie ten Narodowy wypełnić. Także takie starcie jest perfekcyjne na ten moment, a i umówmy się, że też nie róbmy, pamiętajmy o tym, że walka w MMA dla Artura nie powoduje, że on traci licencję w boksie, także to jedno nie wyklucza drugiego, a no to jest tak naprawdę, no nie wiem, czy łatwa kasa, no bo miała być też łatwa dla Popka, a się nie udało, także nie chcę tak wyrokować, no ale z pewnością już Artur byłby faworytem i takie starcie na pewno by zelektryzowało, historia się już trochę napisała w Katowicach, także wystarczy tylko postawić kropkę na D i taki pojedynek zorganizować. Ja oczywiście nie jestem fanem takiego starcia, natomiast dla dobra i popularyzacji MMA w Polsce takie starcie jest potrzebne, bo inaczej Stadion Narodowy nie zapełni się bez tych dwóch nazwisk, o tak bym to w ogóle ujął. Nawet powrót Różala i Mameda może być niewystarczający. A Różal w ogóle nie wraca, więc to jest, też jest bardzo ważne to w tym wszystkim. Czy Marcin Lewandowski nie popełnił wielkiego błędu, biorąc się za stowarzyszenie MMA, czy nie uderzy to w KSW? Fabian, co ty o tym sądzisz? No, ciężki temat, bardzo, jest bardzo ciężki temat i bardzo złożony. Ja postaram się krótko odpowiedzieć. Ja uważam, że i tak dyplomatycznie może trochę, że to wszystko czas pokaże. Nie nazwałbym tego już teraz wielkim błędem, bo tak naprawdę dalej mniej wiemy niż wiemy. No tak, dobrze się wie. I uważam, że czy to uderzy w KSW, jeżeli dalej będą jakieś... Na pewno na razie więcej jest szumu o tym, co złe, czyli o tych atakach Mirosława Oknińskiego pod kątem Martina. Tam już się rozpowszechniło nazywanie go kelnerem we wszystkich, pod każdym wywiadem z nim. Teraz jakiś długi wywiad, jeszcze nie miałem okazji go przesłuchać, około półtorej godziny, w którym się właśnie wypowiadał szerzej o tym stowarzyszeniu, ale tak jak mówię, jeszcze nie uzupełniłem tego. Natomiast ja uważam, że to należy poczekać z takimi wyrokami, gdyż ma to uzasadnienie, ma powstawanie tego, natomiast to, jak to zostanie rozwiązane i jak na ten moment to wygląda, to jest zrozumiałe, że to przysparza różnych wątpliwości wśród fanów i ludzi, którzy bardziej siedzą w takim właśnie czy w Almie, czy w różnego rodzaju takich stowarzyszeniach sportowych. Natomiast ja bym czekał jeszcze z jakimiś ocenami.
No, ja w zasadzie się podpiszę pod tym, co powiedziałeś. No ja nie jestem w stanie, mnie strasznie irytuje nazywanie tego związkiem, podczas gdy tak naprawdę mowa o tym może być dopiero za 5, 10, 15 lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no nie wiem, po prostu chodzi, jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że nie jestem w stanie oceniać pracy, której nie ma, więc no to jest druga rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że no nie za bardzo wiem, kto powinien się tym zająć, no bo tak, bo Sławomir Cypel robi genialną robotę, ale tylko w części, jakby niekompleksową, o, tak bym to ujął. Organizuje zawody, znajduje najlepszych zawodników, którzy mogą jeździć, nie zawsze tak chyba jest, że jeżdżą najlepsi, bo muszą to opłacać ze swojej kieszeni, więc to jest to, ale działa w jednym sektorze, natomiast Martin i MMA Polska ma trochę szersze spektrum, oni chcą to kompleksowo zamknąć, to amatorskie MMA, w takim rozumieniu, żeby każdy aspekt po prostu pobudzić do życia. I to jest bardzo dobry pomysł, tylko pytanie, po prostu pytanie brzmi, czy nie będzie na pewnym etapie konfliktu interesów, bo w moim mniemaniu on już się zaczyna. Już wychodzą na Twitterze pyskówki z Pawłem Kowalikiem. Paweł Kowalik w KSW nie wiem ilu ma zawodników, mnóstwo. Nie pamiętam, 5, 8, 7, nie pamiętam. I to już się zaczyna problem. I teraz jak się okaże nagle, że zawodnicy Pawła Kowalika będą dostawali jedną walkę albo trzy walki na 2 lata w KSW, to zaraz zaczną się domniemania fanów, nie fanów. Czy nie jest to dlatego, że się pokłócili na Twitterze i mają inne wizje amatorskiego MMA. I jest drobny konflikt interesów. Oczywiście MMA Polska działa w obszarze amatorskim, KSW działa w obszarze zawodowym, ale tutaj się muszę akurat z trenerem Oknińskim zgodzić, że to się przenika. I to się bardzo przenika. Wiem doskonale, że nawet na jednej gali mamy walki amatorskie, semi-pro i zawodowe. To już to jest tylko to wystarczy do tego, aby na dowód tego, że to się przenika. No więc ja jestem sceptyczny, ale nim wydam osąd, to chcę po prostu poczekać na to, co po prostu stowarzyszenie będzie robiło. I to, jeżeli będzie się wydarzy się to, czego się boi środowisko, no to będę krytykował, ale na razie nie mam czego krytykować, bo to się nie wydarzyło. Więc nie mogę krytykować za intencje. No, znaczy, właśnie jakby wyimaginowane intencje tak naprawdę, no bo na razie nie wiem. Złe jest te przyjmowanie, że to z góry jest już no tak właśnie, naprawdę no. na porażkę skazane. No i teraz co się wydarzy? A uważam właśnie, że też, bo też akurat trafiłem w ten podcast, w którym akurat byłem poprzedni, też akurat właśnie ten temat się zaczynał i powiedziałem, że właśnie Alma jest jak najbardziej świetnym jakby projektem, ale właśnie przydałoby się jakieś takie uzupełnienie tego, że to nie jest jeszcze wszystko, co można z tego tematu wycisnąć. No ale tutaj znowu właśnie, tak jak mówisz, się pojawia to, że to stowarzyszenie już miało, już Almie się nie podoba, to by mieli tu im coś zabrać, to i właśnie nie wiadomo na jakiej zasadzie miałby to działać, bo moim zdaniem to powinno być jakoś połączone, no gdyż nie można teraz nagle rezygnować z Almy, która tak wiele mimo wszystko zrobiła dla tego MMA. No nie, Alma będzie dalej działała, po prostu nie będzie współpracowała z IMAF-em, to jest taka różnica, natomiast jedna rzecz, która mnie bardzo wkurza, to jest dezinformacja. Ludzie są bardzo niedoinformowani, ci, którzy piszą w tych komentarzach pod wywiadami Martina, są mega niedoinformowani, totalnie nie wiedzą, o co chodzi, bo jakby bardzo łatwo wychwytują hasła rzucane przez trenera Oknińskiego, Monopol i tak dalej, i szybko to wychwytują, ale potem w sumie nie są w stanie tego uargumentować tak naprawdę i mają co, nie ma, jest dezinformacja. Ile osób wie o tym, że zawodnicy z Almy również będą jeździli i będą w pewien sposób dotowani czy sponsorowani przez MMA Polska? Nikt tego prawie 10%. Nie wie. 10%. Nikt tego nie wie. MMA Polska będzie brała również pod uwagę zawodników z Almy, nie tylko z zawodów organizowanych przez siebie. I na przykład ta informacja jest bardzo zanikła gdzieś tam, a tak jest, tak słyszeliśmy. No i odsyłam do wszystkich wywiadów tak naprawdę z Martinem na ten temat, nie tylko naszych, żeby się po prostu dokształcić trochę, bo to nie chodzi, że ja bronię. Ja po prostu chcę wyjść ze skrajności, wyciągnąć trochę ze skrajności, bo część ludzi popada w straszną skrajność i ja też odnoszę takie wrażenie, że część ludzi, która widzi widmo tego, że będzie musiała zapłacić za coś, być może jak powstanie kiedyś związek, próbuje trochę rozgrywać to, próbuje grać do swojej bramki i trochę manipulować ludźmi, tak mi się wydaje. Jakby narzucać troszeczkę swoje zdanie, troszeczkę ukierunkowywać jakimiś takimi, no taka brudna gra się zaczyna. No i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem na samym początku, że jest tyle, znaczy nie na początku, w środku powiedzmy, czyli jakieś 2-3 tygodnie temu, że jest
jest tyle kontrowersji i tyle szumu wokół tego i gówno burzy, że to się to ciężko, żeby to się naprawdę udało i żeby nie było wojenek, które już się zaczynają, więc to mnie martwi trochę, że boję się, że po prostu ten pomysł może być dobry i może być dobrze zrealizowany, ale zanim będziemy mieli tego owoce i które będą bardzo, bardzo pozytywne, no to zrobi się już takie, a gówno burza, takie podziały i padną takie słowa, że się tego nie będzie dało odkręcić, także tak to wygląda. Jeszcze tutaj chciałbym tylko doprecyzować, że dodać jeden fakt. Nie chcę wymieniać imion, nazwisk żadnych, ale chcieliśmy zorganizować debatę. Pisałem o tym na Twitterze. Rozmawialiśmy o tym wewnątrz redakcyjnie. No więc taka debata się niestety nie odbędzie. Bardzo szybko spotkałem się z odmową udziału w takiej debacie. Więc tylko tyle, więcej nic nie dodam, ponieważ tak. Więc po prostu taka debata się nie odbędzie. My chciałem ją zorganizować, miałem najszczersze chęci, mimo że no Amir Batra był za tym, Grzegorz Sobieszek był przeciwko temu, rozmawiając w wywiadach. Natomiast no po prostu idąc dalej nie udało się jakby jednej z kluczowych stron po prostu namówić na taki projekt, także tutaj fanom MMA Tonight o tym mówię, nie będę już tam rozpisywał się o tym publicznie bardziej, także to jest tak jakby informacja taka dla was, że chciałem, ale no niestety się nie udało i się nie uda raczej. I trzecie pytanie od Hela 3, kiedy dłuższy wywiad z Mirasem? Nie wiem, kiedy dłuższy wywiad z Mirasem. Wszyscy do Mirka Oknińskiego, trenera Oknińskiego teraz jeżdżą i rozmawiają z nim o tym samym tak naprawdę. Nie widzę sensu robienia tego wywiadu jeszcze raz. Jeżeli oczywiście kurz opadnie, i będzie na przykład temat Michała Oleksiczuka, jego walki, czy Szymona Kołeckiego, oczywiście porozmawiam o tym, natomiast albo będą jakieś fakty, bo na razie nic się nie zmieniło tak naprawdę, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, o MMA Polska, nie ma żadnych nowych faktów, o których jest sens rozmawiać, a wszystkie inne zostały przegadane, także ja nie widzę na razie takiego sensu. Jeżeli będzie dłuższy wywiad z trenerem Oknińskim, to na pewno na temat niezwiązane z MMA Polska, no ponieważ to ostatnio brał udział w bardzo długim, w Trybunie Ludu zdaje się, tak? Tam było 3 godziny chyba to trwało. Myślę, że to jest dość wyczerpująco odpowiedział także na wszystkie pytania zadane przez fanów, także no ja wiele więcej pytań nie mam, także myślę, że na razie nie widzę takiego sensu. Jeżeli jakieś pytania mi najdą do głowy, to na pewno pomyślę nad czymś takim, ale oczywiście planuję taki dłuższy wywiad z trenerem Oknińskim, natomiast no najchętniej go bym widział w MMA Talk Show, więc raczej tematu stowarzyszenia MMA Polska by tam nie było. Dominik, może jakaś szybka analiza walki Maliny? Wrzuciłem link do tego pojedynku, który wielu chciało zobaczyć. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem tej walki i ten link trochę kusi, ale w niego jednak chyba nie kliknę i przechodzimy po prostu dalej. A zdaje się, że nie ma co analizować specjalnie, także może Malina... Nie przesadzę. Ja nie mówię, że nie widziałem, także tak tylko mówię, no, że nie, chyba nie ma co analizować, ale może Malina w następnym odcinku zanalizuje, także Dominik, jak chcesz, to wróć z tym tematem. Jak już będzie Malina, wiem, że miał być, wiem, że wiedziałeś, że pewnie będzie, także stąd to pytanie, no ale niestety nie udało się. Napoleon Kameruńczyk, jaka federacja robi najlepsze trailery do walk? No chyba UFC jednak. No na pewno, no. Nie jest tego dużo, tych takich najlepszych, ale do UFC 205 chyba zamyka temat całkowicie, no. Grzesiek, jak ty uważasz? No powiedziałeś na pewno, więc chyba no nie ma co dodawać. Fabian. No, nie no. Nie no, z tymi trailerami są tak, że one nie są może jakoś tak mega przez fanów doceniane, jakoś rozdmuchiwane. Tutaj naprawdę są świetne i też uważam, że UFC. Może nie są aż tak szeroko komentowane, no bo to wiadomo, trailery, ja sam nie jestem jakimś, nie śledzę wszystkich trailerów, ale naprawdę UFC robi świetną robotę i warto ich za to chwalić. Tak, no ja oczywiście... Aczkolwiek trailery KSW też jak najbardziej mi się podobają. Ja lubię przede wszystkim te trailery, na których kluczową kwestią, kluczową jakby fragmentami nie są fragmenty z walk, bo to mnie nie interesuje. Te walki już widziałem i wiem, że to podnosi jakoś tam emocje i tak dalej, ale to już to jest nudne. Ja lubię fabularne trailery, czyli to, co zrobił Fenn przy gali w Warszawie, to, co zrobił... Właśnie, ta walka Grzebyk-Gniadek bardzo. Dokładnie. Mega. Jeden z najlepszych trailerów w polskim MMA, ewidentnie. Byłem też fanem trailerów KSW, tych takich dłuższych, 8-10-minutowych, niegdyś takie były. Aktualne mniej do mnie trafiają, natomiast bardzo mi się podoba to, że one są robione w studio i tam i też jest odejście od sztampy. No, im bardziej się odchodzi od sztampy, tym bardziej mi się to podoba, także zdecydowanie w tę stronę bym szedł, także nadal UFC.
Czemu nie wierzycie w Hardego walczącego z Jonesem? Ten drugi notuje od dawna spadek, a Hardy silno bije, jak z wysoki, dobry ma umiejętności. No już się wypowiadałem na temat tej walki chyba w MMA Wieczorynce. Po prostu, no jasne, że dla Hardego te pierwsze dwie minuty ma szansę pokonać Jonesa, ale ja też już wielokrotnie też mówiłem i też dziś w tym podcaście, że każdy zawodnik kategorii ciężkiej ma bardzo duże szanse z Jonem Jonesem ze względu na siłę. I Hardy może zrobić to, co zrobił Derek Chisora, no po prostu zrobić tak silny, tak mocny atak, który po prostu przebije się przez Jonesa i trafi tam, gdzie ma trafić, więc oczywiście, że Hardy ma szansę z Jonesem, ale to są jakby takie życzeniowe trochę, no bo trzeba byłoby tego Jonesa najpierw złapać, no i skrócić ten dystans, to nie jest takie proste i też pamiętajmy, że Jones jednak, który przyjdzie do kategorii ciężkiej, to nie będzie Jones, który po prostu nie będzie zbijał wagi, tak, więc to jest bardzo ważny element. Grzesiek, co byś dodał? No tak, tak, to jego trener nawet mówił, bo gdzieś tam się wypowiadał na temat tej propozycji walki z Danielem Cormierem w kategorii ciężkiej i powiedział, że musieliby naprawdę mieć sporą wypłatę za tę walkę, dlatego że musieliby przystosować ciało Jonesa do tej kategorii na nowo, znaczy na nowo, no po prostu przystosować do nowej kategorii i gdzieś tam mieć też z tyłu głowy to, że on już wtedy nie byłby aż tak chętny do powrotu do tej kategorii półciężkiej, bo byłoby mu znacznie ciężej zbijać. Bo on i tak już sporo kilogramów podobno zbija, także byłoby mu ciężko, gdyby nabrał jeszcze tej masy. No co do Hardego, no przecież ten gość miał problemy z Alenem Crowderem, który jest gdzieś tam w ogonie, totalnym ogonie tej kategorii ciężkiej. To jest słaby zawodnik, ostatnio przegrał w 8 sekund przecież, a Hardy nie potrafił sobie z nim poradzić i myślę, że gdyby nie ta dyskwalifikacja przez to kolano, to by przegrał ten pojedynek i no, tak na pewno. Opadał z sił, także skoro on sobie nie potrafi poradzić z tego typu rywalem, no to gdzie my w ogóle mówimy o Jonesie? No ja nie sądzę nawet, żeby on, nie wiem, no, on to teraz z każdym według mnie jest top 15 kategorii ciężkiej i przegra, no bo nie, no, nie widzę tutaj w tym momencie rywala dla niego, tak jak już ostatnio się na ostatnim podcaście wypowiadaliśmy, no szczerze, no teraz tak sobie zerknąłem, to nawet Augusto Sakai, który jest na ostatnim miejscu w rankingu, jakoś nie widzę go po prostu w walce z Jonesem. Nie no, Boże, z Hardym, no, ale z Jonesem też nie ma szans dla mnie w ogóle, no, nie wiem, może 5% szansa, 95% na Jonesa w takiej walce bym stawił. Fabian? No ja generalnie nie jestem fanem tego pchania właśnie już Hardy, to tu po prostu rozniesie wszystkich dookoła i nie wiadomo co. No ja jestem, na pewno nie jestem też w tej grupie ludzi, którzy mówią, że to jest zawodnik bez talencie totalne i dno, ale no ja potrzebuję jakiegoś większego testu dla niego. Wydaje mi się, że teraz po tych dwóch walkach, okej, okay, z fatalnymi, Smoljakowym i Adamsem, myślę, że nabrał też sam trochę doświadczenia i mógłby zrobić tego Crowdera nawet. I nawet jakby go zrobił, tak myślę. Jak to brzmi? Ja tak zrobiłby na tego Crowdera, no to wyzwanie no, jest. A my mówimy o Jonesie, przypominam, no, więc... Nie, no to absolutnie, tylko już jeszcze nawiązując, bo na pewno będą jakieś kwestie na temat Hardego, to uważam, że tu są potrzebne jeszcze dużo wyższe testy, dużo większe, na przykład, nie wiem, właśnie Ben Rothwell, czy nawet rewanż z tym Crowderem, no ale nie zestawianie z Jonesem, no to jest jak zestawianie, nie wiem, pociągu z rowerem, to nie ma szans. Jak ja bym sobie zrobił contender z Series by Mariusz Olkiewicz i tam by gość wygrał, to też bym go pompował, no przecież normalna sprawa, no, także no nie mamy... Też... Dopóki wygrywa, to ja nie czuję się zobowiązany do tego, żeby go krytykować, bo wygrywa dość szybko, ale no myślę, że przy większym sprawdzianie to już nie ma szans. Nawet z 40-letnim Arlowskim by przegrał gładziutko raczej, ale też nie znamy jego parteru, a myślę, że Ben Rothwell byłby dobrym testem dla niego, bo też mógłby sprawdzić jego umiejętności zapaśnicze, a Rothwell jest potężny, więc myślę, że tam to byłby naprawdę duży test dla Hardego, na którym bym go nie skreślał, oczywiście z 60 do 40 dla Rothwella, ale słabo się pokazał ostatnio.
ostatnio. Ale wracając do Jonesa, no to nawet takie zestawienie, myślę, nigdy nie dojdzie do skutku. Zaproście więcej gości kiedyś, żeby 4-5 było, co wy na to, może jakiś celebryta. No to pierwsza część pytania, no to wynika z tego, że bardzo chętnie, tylko problem polega na tym, że to wtedy czas by nam się nie zmieścił, a chcemy na SoundCloud. Ostatnio nasz odcinek obejrzało 140 osób, więc jest to spora publika i nie chcemy po prostu jej zaniedbywać, a tam nie możemy wrzucić nic, co trwa dłużej niż 3 godziny, a taki podcast na pewno by tyle trwał. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie w wypadku typowania gali. I jak będziemy typowali galę KSW 50, no to na pewno będzie szersze grono i będziemy starali się je jak największe, żeby było, bo to może wtedy potrwa maksymalnie z 1,5 godziny, może 2, takie typowanie, ale to też będzie dość pach, 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 nazwisko i jedziemy dalej. A co do celebryty, to nie wiem, co masz na myśli. Jeżeli chodzi o zawodników, byli wielokrotni, a tak jak mówię, dogrywanie terminów było bardzo męczące i po prostu opóźniało nasze podcasty, ale tak jak mówię, przy takich specjalnych okazjach, jak typowania albo podsumowania, będziemy starali się tych gości zapraszać w miarę możliwości oczywiście. To nie jest tak, że my nie próbujemy tego robić, tylko jak się nie udaje, to nie mówimy, no bo po co. Kolejna sprawa jest taka, że planujemy w ogóle troszeczkę zaskoczyć was na pewno, ale to akurat nie wszystkim się to spodoba, bo mogę powiedzieć, że w sumie mogę zdradzić, chyba nie jest nic takiego specjalnie jakiegoś tajemniczego. Planujemy podcast zrobić całkowicie w języku angielskim. Znaczy się nie będę brał w nim udziału, ale tak, będzie taki, planujemy zrobić taki podcast i no i tyle. Na razie tak to zostawię. Także całkowicie podcast w języku angielskim. Nie chcemy robić konkurencji Joe Roganowi, ale chcemy po prostu taki format sprawdzić. No, ja się domyślam, że będzie o 10 odsłon, ale jakby nie wszystko robi się dla odsłon, także taki pomysł mamy a propos zapraszania ludzi z zewnątrz in the cage. No i oczywiście nasi patroni od progu, o Jezu, już zapomniałem, Fabian pewnie wie lepiej, 30 zł. 30. Tak, od progu 30 zł raz na 3 miesiące albo częściej, tak jak w wypadku Fabiana, nasi patroni mogą brać udział, jeżeli będą chcieli oczywiście w MMA Tonight. Którzy trzej zawodnicy powinni już skończyć karierę, a dalej się tłuką? To każdy, panowie po trzech, myślę, że to długo nam nie zajmie. Grzesiek? No tak myślałem ostatnio o Andrzeju Arlowskim, ale się pokazał dość dobrze, także w sumie Cain Velasquez na pewno, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że on powinien. I w sumie Luke Rockhold, bo to już naprawdę jest mega, mega źle z tym zawodnikiem, tam już niewiele jest w stanie osiągnąć, myślę, i dla niego byłoby po prostu lepiej, jakby już odwiesił rękawice na kołek. I w sumie jeszcze jeden, ja wiem, no myślę, że chyba Anderson Silva, mimo że jestem ogromnym fanem, to faktycznie już te kontuzje go tak trafią po prostu, że tam wystarczy jedno mocniejsze kopnięcie i on już przegrywa walkę przez TKO, bo ostatnio tak było właśnie z tym zawodnikiem z Alaski, jak on się nazywa, wyleciało mi z głowy, ten co przegrał ostatnio. A Jared Cannonier, no właśnie. A, Jared Cannonier. No to nie jest jakiejś wysokiej klasy zawodnik, nie jest też słaby oczywiście, ale no Anderson Silva, no to takich zawodników kiedyś to by wciągnął nosem w pół rundy według mnie, a teraz przegrywa z nimi, no także już tutaj wiek zdecydowanie nie gra. A no jeszcze w sumie, a może poza, oprócz Andersona, dajmy mu jeszcze jedną szansę, a myślę, że Aleksej Olejnik po tej walce, którą dał ostatnio, to i wcześniej z Alistairem Overeemem, to oczywiście byli dobrzy rywale, ale według mnie Aleksej już jest tak rozbitym zawodnikiem, że jego to już naprawdę będzie, to już nie ma zbyt wielu szans według mnie, mimo że też jestem jego fanem i po prostu ciężko mi się patrzy, jak przegrywa walkę za walką przez knockout, także nie Anderson, a Aleksej. Andersonowi mówię jeszcze jedna walka i wtedy pokażę, czy jeszcze jest w stanie pokonać jakiegoś zawodnika gdzieś tam może spoza rankingu nawet. Fabian? No to tu się zgadzam, na pewno Cain Velasquez i tak, żeby odmienić, bo też tych zawodników, których Grzegorz wymienił, miałem na horyzoncie, ale BJ Penn to na pewno. No tak. I któż tu jeszcze? No i myślę, mimo wszystko, myślę, że Fedor powinien już zakończyć, pomimo tych ostatnich dobrych walk, ale no widać, pojawiło się większe wyzwanie w postaci Bejdera i nie chcę po prostu oglądać tego zawodnika tak przegrywającego już.
Uważam, że nie osiągnął wszystkiego, wszystkiego czego pragnął i czego pragnęli jego fani, ale to jest absolutna legenda i nie chcę, żeby teraz dostawał oklep od zawodników przeciętnych. Oczywiście Bader nim nie był, ale myślę, że sporo innych zawodników, dużo słabszych, których też w swoim najwyższym, jakby najwyższych umiejętnościach robił bardzo łatwo, teraz by go pokonywali, a myślę, że on już niczego nie musi udowadniać i nie jest mu to potrzebne. No nie wiem, jakie są statusy poszczególnych zawodników, bo odchodzą, wracają, ale zdecydowanie bym się skupił na bardziej na Bellatorze. Polskim podwórku też trochę szukałem, ale skupiłbym się na Bellatorze, a nie na UFC paradoksalnie. Oczywiście Velasquez, BJ Penn i tak dalej, natomiast no zdecydowanie Fedor, zdecydowanie Krokop, zdecydowanie Tito Ortiz, zdecydowanie Chelsonen. Ta czwórka na szybko, to... To no, ale akurat... wtrącę, że Chelsonen i Krokop już zakończyli karierę. No tak, no ja... No już no ja mówię o tym, ja mówię o takim definitywnym zakończeniu, bo... To tak samo Jimmy Manuwa mnie wyprzedził, bo też bym go tu umieścił, ale już zakończył. Tak, jest to dużo, no także wymieniłem czterech, no jest dwóch jest numer dużo, to dużo za tego BJ'a Penna, Velasqueza, mamy sześciu, z czego dwóch podobno zakończyło, czterech raczej na pewno, także tak to by wyglądało, no do tego jeszcze pewnie z polskim podwórku bym kogoś dorzucił, ale zostawiam to na razie tak jak jest. Nie będę kończył chłopakom karier, że tak powiem, to nie ja jestem od tego. Którzy, nie, to już było Costa czy Romero, bo dziwne, ale nikt z was o to nie pytał wcześniej. No więc w mojej opinii, no jakby to jest trochę tak, że jakby pieniądze na Romero, ale stawiał, tak, bo to źle napisane i się zasugerowałem, że Romeo. Tak, jego Julia. Romeo i Julia, tak. Chciałbym, żeby wygrał Costa, natomiast no wydaje mi się, że wygra Romero. Fabian? Ja zdecydowanie Alfa Romeo stawiam na niego i jestem i uważam, że wygra i też chcę, żeby wygrał. Grzesiek? Ja trochę nieobiektywny będę, no bo to nie, żebym się chwalił, ale często mi się zdarza pisać gdzieś tam na Instagramie z Paulo Costą, więc no będę trzymał za niego kciuki. Tak, naprawdę. Jest naprawdę spoko gościem, odpisuje praktycznie od razu na wiadomość, także jest bardzo otwarty dla fanów. A pytasz co jadł, czy jakby jak spędził dzień, czy co? Jesteś tam chyba liderem wśród fanów, nie? Oczywiście, nie no, tam różne rzeczy, no. Forma. Ale to też fajne, że można złapać taki kontakt nawet. To się wydaje wręcz nieosiągalne, tak sobie, z Paulo Costą pogadam. No zaczęło się od tego, że wysłałem mu filmik na z mojej walki, jak walczyłem właśnie Paulo Costą z Izraelem Adesanią online na UFC na PlayStation i znokautowałem Izraela Adesanie w chyba tam 30 sekund, wysłałem mu to i bardzo mu się spodobało i tam w sumie no tak się trochę tam wymieniło parę wiadomości, ale no tak, jestem oczywiście za Costą, ale to też jest ciężka dla mnie walka, bo ja też jestem fanem Jelena Romero ogólnie i w ogóle no ciężko jest mi to też typować, ale już nawet odstawiając ten aspekt, no to w sumie obaj zawodnicy ostatnie walki toczyli w tamtym roku, także nie wiadomo w zasadzie w jakiej będą formie, no na pewno przerwa taka roczna nie działa na korzyść Joela, a może działać na korzyść Paulo Costy, dlatego że on jest jeszcze młodym zawodnikiem, cały czas się rozwija, gdzieś tam no, tego doświadczenia mu troszeczkę teraz brakuje przez ten rok w klatce, ale cały czas on jest w stanie czynić progres, a u Joela Romero no, gdzieś ta forma prawdopodobnie będzie raczej miała tendencję spadkową niż wzrostową. Także myślę, że w tym momencie, gdyby do tej walki doszło rok temu, to bym w ciemno myślę stawiał mimo wszystko na Joela Romero, no bo był naprawdę świetnie, w świetnej formie w walkach z Robem Whittakerem i z Luke'em Rockholdem, mimo wieku wtedy też, a teraz no wydaje mi się, że gdzieś ta forma już mu powoli będzie uciekała, bo nie da się całe życie być naprawdę w sztosie, a mimo, że on zaczął karierę w MMA, bo po 30 jakoś, no to gdzieś tam już ten schyłek też się powoli zacznie zbliżać, także tak 55 do 45 na Paulo Costa, ale mówię, wcale się też nie zdziwię, jak El Romero wygra tę walkę i wtedy gdzieś tam też jeszcze się włączy ponownie do tej rozgrywki o pas mistrzowski. Kitka Kawulskiego. Trochę inne dziś pytania, inna forma, ale każdy niech swoje wymieni. Najmocniej bijący zawodnik w UFC. Grzesiek. Francis Ngannou. Fabian. Żeby był inny, to Greg Hardy.
No to ja dam Alistaira Overeema, bo on nie tylko... Aha, bo bije, no w sumie to bije, to czyli pięści, mówimy o pięściach, no bo tam są jeszcze kolana i kopnięcia Overeema. No to, no to tak, no to Ngannou jednak, no bo to co zrobił no to z możesz tego dać, żeby być innym Antonego, Rambo, Johnsona. O, to też, No, nie, zostawię, zostawię jednak Francisa Ngannou. Najlepszy specjalista od poddań w UFC, Fabian. Tak może... Nie dość niedoceniany, ale Aleksej Olejnik, ten Ezekiel to jest. A. Naprawdę zasługuje na uznanie. Grzesiek? No ale każdy miał swojego wymienić, także mój w sumie jeden z ulubionych zawodników z kategorii lekkiej, Charles Oliveira. O, też no, jestem fanem. Wiecie, tak naprawdę można byłoby dać Damiana Maję w zasadzie, ale można by też było dać OSP paradoksalnie, no gość zapiął dwa Von Flus z rzędu. Także to nie jest tak, że się nie nadaje, no ale zostałbym przy tym Demianie Maji. Oczywiście Aleksej Olejnik to świetna kandydatura, no ale no ten chyba najwięcej poddań ma chyba Demian Maja, czy się mylę? Może nie, Charles Oliveira. A Charles Oliveira, tak? Tak, na pewno? W samym UFC, czy w karierze? Tak, tak. W karierze, nie no. W karierze to ma Olejnik, on ma 43 bodajże poddane. A, no tak, przecież w ogóle ma 61 walk, no tak. A to miał być od UFC specjalista od poddań. To właśnie słowo specjalista, dlatego tutaj ten Von Flu mi pasuje, bo chodzi o kogoś, kto po prostu nieszablonowe poddania stosuje, no to właśnie, no nie, no SP bym nie powiedział na pewno, ale ten Ezekiel z pleców Olejnika, to mnie przekonuje zdecydowanie. To dwa Ezekiele zresztą. Najlepsza walka w dziejach UFC, no to ja powiem, że wydaje mi się i pierwsza rzecz, po prostu nie będę kombinował, bo na pewno mogłoby coś być lepszego, ale pierwsza jaka mi przychodzi do głowy to jest Sanchez Melendez, druga to jest TJ Dillashaw Dominic Cruz i tak bym to zostawił chyba. Grzesiek? Dwie też w sumie podam, to będzie Whittaker Romero 2 i Adesania Gastelum, to też była świetna walka. Fabian? Dla mnie też Whittaker Romero 2 i Lawler McDonald 2. A, tam jeszcze Condit Lawler. Trzecia, była, no tak, trzecia też, byłaby też mocna. Najsłabszy zawodnik w UFC, Sage Norcutta już nie ma, no to Greg Hardy. Zależy, czy pytamy o obecnego, który obecnie występuje. Jeśli tak, no tak, to Juan Adams. No tak, w sumie logiczne by to było, Grzesiek. Dmitry Smoljakow albo Sergiej Spiwak. Wszyscy, którzy przegrali z Grejem. Sergiej Spiwak. Wszyscy, którzy przegrali z Gregiem Hardym. Największe sukcesy Polaków w UFC. No to 15 marca 2004. Dobrze mówię? 15 marca 2014 czy 2015? Już mi się myli. Oczywiście walka Jaś z Karolem z Parzą, no. No mi się właśnie wydaje, że Asia z Karoliną, bo to było naprawdę duże wydarzenie, największe póki co w polskim MMA i wcale się nie zgodzę, że oczywiście pokonanie Luka Rockholda to jest duży wyczyn, ale to nie jest według mnie najważniejsze wydarzenie, dlatego że no dwie Polki walczyły o pas. Największy sukces, bo wydarzenie to się zgodzę z tobą, ale sukces, największy sukces. No sukces, no to w sumie ciężko powiedzieć. Sukces, no to równie dobrze, aha, bo to Polaków UFC, no tak, bo chciałem powiedzieć w sumie organizacja na narodowym, ale nie, no to KSW. No to może faktycznie gdzieś tam to zdobycie tego pasa, albo jeśli chodzi o sukces, no to rzeczywiście może pokonanie Rockholda to jest rzeczywiście duży sukces, ale na pewno nie wydarzenie. Także wydarzenie to co wymieniłem, a sukces to rzeczywiście gdzieś tam pokonanie byłego mistrza Arlowskiego przez Tyburę i teraz myślę, że Rockhold to jednak zdecydowanie bardziej uznane nazwisko niż Arlowski, zwłaszcza patrząc na ostatnie walki Andreja, a Rockholda, tak? Mhm. Więc myślę, że tak. Fabian? No dla mnie zdecydowanie zdobycie pasa przez Jędrzejczyk i tyle obrony i to jest po prostu olbrzymi sukces, który trwał przez dłuższy czas, a też uważam, że największe sukcesy wciąż jeszcze przed nami. No to na pewno. Kat, witamy serdecznie. Czy zaprawiony w bojach rosyjski weteran, który nie będzie miło wspominał gali w San Antonio, Aleksej Olejnik padł bowiem pod ciosami i kolanem posiadającemu dynamit w pięściach Amerykanina, powinien odwiesić rękawicę na kołek, czy próbować jeszcze swoich sił w amerykańskim gigancie, a może innej kameralnej gali na terenie rosyjskim?
Dobre, dobre, Grzesiek, jak... No to już w sumie chyba powiedziałeś parę słów o tym. No, nie dopuściliście mnie do głosu na ostatnim podcaście odnośnie tej walki, także tutaj się troszeczkę rozwinę, w sensie, no mówię, no szkoda mi patrzeć na to, jak Olejnik pada, bo mówię, jestem gdzieś tam fanem tego zawodnika i naprawdę mi imponują jego poddania, bo to jest świetny naprawdę zawodnik pod tym względem i ciężko po prostu jest mi oglądać, jak legenda upada jego, tak, więc no chciałbym z jednej strony, żeby skończył karierę, ale oczywiście też gdzieś tam będzie mi go później brakować, no bo w sumie chciałbym na pewno, żeby zaczął wygrywać jeszcze, ale no powiem szczerze, jak zobaczyłem, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak była ta rozgrzewka w szatni pokazana przed reklamami, jak on tarczował ze swoim trenerem i trener podniósł tarczę do góry, a Olejnik gdzieś tam w dół celował i nie trafił tym ciosem, także no ta stójka nigdy nie była jego mocną stroną, aczkolwiek trzeba mu oddać to, że kilku zawodników był w stanie znokautować i też padali po ciosach i no nie wiem, jestem trochę rozdarty, no z jednej strony chciałbym jeszcze zobaczyć kilka tych jego poddań, jak wygrywa walki, ale z drugiej jakoś już nie widzę tego, no wiek, rozbicia, bo to już jest 70 walk ponad stoczonych i naprawdę to nie wygląda ostatnimi czasy dobrze, także chyba jednak faktycznie proponowałbym mu odwieszenie tych rękawic, no albo faktycznie gdzieś tam na jakichś mniejszych galach, nie bić się z czołówką, tylko jakimiś tam zawodnikami takimi średnimi, no to też nie byłoby złe w sumie. Fabian, co byś do tego dodał? No ja również mam ogromny problem z tą decyzją, znaczy w sensie co Olejnik powinien zrobić, ale ja bym się skłaniał, żeby jeszcze powalczyć, bo myślę, że walki z Tyburą, z Sakajem czy z Iwanowem nie byłyby takimi walkami, w których on byłby skazany na pożarcie. W czołówce już nie zamiesza, to jest oczywiste, ale nie... Na pewno bym jeszcze mu nie zabierał wszystkich, na pewno bym nie zabierał jeszcze szans na walkę z, nie wiem, z zawodnikami od top 10 w dół. No, to decyzja tak naprawdę leży do niego, no, jest, już nic nie musi, mistrzem nie będzie, także jeżeli chce jeszcze parę groszy zarobić, to myślę, że spokojnie może i jeszcze dawać ciekawe pojedynki nawet na poziomie UFC, tylko nie z czołówką, a nadal jeszcze parę zawodników się znajdzie, których pokona, myślę, że nawet większość zawodników w kategorii ciężkiej jest w stanie pokonać w UFC niż z nimi przegrać, także zdaje mi się, że można, że nie, ja myślę, że nie ma takiej potrzeby na ten moment jeszcze. Wspomniałeś, Mariusz, że nie lubisz byłego podwójnego czempiona największej światowej promocji MMA w osobie noszącego pseudonim DC Daniela Cormiera za stwierdzenie, którego użył na początku kariery. Jakie to stwierdzenie? Ja lubię Daniela, ale cholera, ten ręcznik. No więc chodzi oczywiście o to, co powiedział przechodząc ze Strikeforce chyba wtedy jeszcze, że on nie idzie do... Nie, to już było w UFC, że on musi, będzie walczył w kategorii półciężkiej, ponieważ w ciężkiej walczy jego klubowa kolega Cain Velasquez i on nie chce, aby doszło do sytuacji, w której będą się musieli zmierzyć. No więc zawodnik przychodzi i od razu jakby wychodzi z założenia, że będzie walczył o ten pas. Fakt, to się potwierdziło, aktualnie w ogóle ma dwa pasy i miał rację w tym, co mówi, natomiast ta pewność siebie, taka trochę buńczuczność na wejściu, to tak jak teraz by Polak podpisał kontrakt z UFC i powiedział, że on na przykład, no nie wiem, jakiś dobry przykład, musiałbym znaleźć, że w tej samej kategorii, Rafał Kijańczuk, będę walczył w ciężkiej, nie będę walczył w półciężkiej, bo tam się mogę spotkać z Jankiem Błachowiczem albo, no z Jankiem Błachowiczem na przykład, tak? No nie, jest to bzdura, no i to mi się nie podobało, to stwierdzenie, jakoś przez to jakoś tak go nie polubiłem, no ale... tak mi zostało. No a do tego jest oczywiście największym wrogiem jednego z moich ulubionych zawodników, no więc siłą rzeczy wiadomo, Tim Jones. Wypunktowawszy Rafaela Dos Anjosa po dobrze taktycznie i technicznie rozegranej walce, ale zdecydowanie nieporywającej, Leon Edwards zaprosił w oktagonowe tany Jorge Masvidala, nie szczędząc mu kilku uprzejmości w słowach powszechnie uznawanych za niecenzuralne i obelżywe, w kim upozorywalibyście faworyta takiej potyczki. To chyba już trochę o tym mówi, że w ogóle to nawet chyba to my mówiliśmy, że taki pojedynek byłby ciekawy. Więc ciężkie pytanie, ale chyba paradoksalnie w tym Edwardsie, no ja przynajmniej. Grzesiek? No nawet nie paradoksalnie, tylko myślę, że każdy gdzieś tam logicznie myślący będzie wskazywał Edwardsa jako faworyta tej potyczki, dlatego że no nie czarujmy się, no ja mówię tutaj hype train, Jorge Masvidal osiąga niebotyczne rozmiary, dlatego że
On jest fakt po dwóch świetnych knockoutach, ale no nie zapominajmy, że przed knockoutem na arenie Tilu on posiadał serię dwóch przegranych, miał roczną przerwę, także no nie oszukujmy się, no on wrócił, fakt, wygrał dwie walki w świetnym naprawdę stylu, ale nie róbmy z niego już od razu mistrza tej kategorii. Ja widzę, że tam w komentarzach gdzieś ktoś napisze, że Masvidal przegra z Usmanem i wszyscy się natrząsają z niego, gdzieś tam dają te reakcje, haha. Bo siedzą w trainie. No to dla mnie jest trochę niedorzeczne. No spójrzmy na to tak bardziej, nie wiem, no długofalowo, jak Masvidal potrafił przegrywać kiedyś pojedynki, a taką ciekawostkę dorzucę, że on ma 10-6 ma w organizacji UFC, 10 walk wygrał, a 6 przegrał. Fakt, że przegrywał chyba głównie decyzjami i to w większości niejednogłośnymi, no ale nie potrafił wygrać z czołówką tej kategorii wcześniej. Dlatego nie sądzę, żeby potrafił wygrać z Usmanem, który wygrywał z zawodnikami, którzy pokonywali Masvidala. No sorry, ja wiem, że to tak nie działa w MMA, ale to jest jakiś wykładnik też tego. Oczywiście jest dobrym zawodnikiem, ja kiedyś z niego mocno wątpiłem, uważałem go za naprawdę przeciętnego, nawet w pewnym momencie słabego zawodnika. To teraz muszę odczekać, no bo nieźle się poprawił, może tam gdzieś w tym reality show, jak brał udział, coś mu się tam odmieniło faktycznie, bo to wpływa na zawodników. Tam gdzieś psychicznie inaczej do tego wszystkiego podszedł, czy wartościował sobie to wszystko. Oczywiście jest doświadczonym zawodnikiem, nie można go lekceważyć, bo ja też go skreślałem w starciu z Benem Askrenem, ale no nie sądzę, żeby to był materiał na mistrza. Myślę, że już nawet z dwójką, która jest przed nim, czyli Colby Covington i Tyron Woodley, on by odniósł porażki niestety, no dlatego ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Jorge Masvidala, ale patrzę obiektywnie na tę sprawę. Oczywiście mówię, wygrał świetnie, super, brawa za to, ale nie róbmy z niego od razu mistrza, bo widzę, że tutaj ludzie, wystarczy dwa razy wygrać, to tak, ktoś przegra 10 walk z rzędu, dajmy taki przykład, potem wygra dwie walki przez szybkie nokauty i już nagle wszyscy później jego typują w kolejnych starciach z innymi zawodnikami, no to tak nie działa, no ja myślę, że Jorge Masvidal jest dobrym zawodnikiem, ale nie jest zdecydowanie gdzieś tam materiałem na mistrza. Lubię te twoje krótkie typowania. Fabian, nie wiem, czy coś byś dodał, ale jakbyś typował, no. Ja zdecydowanie jestem za Leonem Edwardsem, myślę, że jakieś nawet 70 do 30, może to dość odważnie, ale myślę, że to jest zawodnik, który nie da się w żaden sposób zaskoczyć, to nie będzie gość, który wyjdzie i może w minutę zostać znokautowany, jest zbyt metodyczny i po prostu Edwards wydaje mi się bardzo kompletnym zawodnikiem i po prostu i wydaje mi się, że zajedzie Masvidala przez, nie wiem, czy to będzie main event, jeśli będzie w ogóle ta walka, to ja bardzo mocno za Edwardsem, plus też jestem mega antyfanem Jorge Masvidala po tych jego ostatnich wyczynach odnośnie jego tam wypowiedzi i zachowań. Okej, pokonał Bena Askrena w mega sposób spektakularny, ale nie ma prawa moim zdaniem się tu nazywać jakimś bogiem. Ma swój moment, ludzie też są jakby... No życzyli też Askrenowi tej porażki tak naprawdę, ale według mnie to Masvidal jest jeszcze gorszy ze swojego zachowania niż Askren był. I ja uważam, że szybko zostanie zgaszony przez Edwardsa. Czy Covington by go pokonał, to nie jestem przekonany, bo akurat Covingtona to właśnie ja bym oceniał po tej walce z Lawlerem, ale Edwards myślę spokojnie do decyzji. Corey Anderson nie zasypia gruszek w popiele, harując ostatni czas jak zły, aby swoją serię o trzech zwycięstw wywindować medialnie najwyżej jak się tylko da. Najlepiej w okolicy pojedynku o pas mistrzowski. Jakie miałby szanse z Kingpinem kategorii do 205 funtów i czy dostanie upragnione starcie o złoto tej kategorii? No nie dostanie starcia o złoto tej kategorii na pewno i nie wie, żadnych szans mu nie daje. Naprawdę. No żadnych. Nie chcę tutaj ściemniać, po prostu żadnych. I tyle. Myślę, że Corey Anderson nie dokopie się do title shota. No może krzyczeć, ale to zbędne. No. Wydaje mi się, że jest jakaś minimalna szansa na walkę z Jankiem, ale wątpię. Ja tylko wam powiem jakby, bo Janek jest bardzo ugodowy w tym wszystkim, ale w wywiadzie dla nas wczoraj powiedział jedną ważną rzecz, że on nie weźmie walki z nikim, kto jest poniżej w rankingu. Więc w grę wchodzi tylko Dominik Reyes, Anthony Smith i no nie wiem, tutaj mamy w rankingu jest Daniel Cormier, nie wiem co on tam robi. No i John Jones oczywiście, no i Tiago Santos, no ale no to raczej się nie wydarzy.
Także, chociaż cholera wie, no nie wiem co robi Gustawsson na piątym miejscu ex aequo z Jankiem i czemu w ogóle jest nad Jankiem, nawet jak jest ex aequo chyba ze względu na alfabet, ale tak, no to są jedyne opcje, Reyes i Smith w mojej ocenie, także Corey Anderson na pewno nie, no na pewno nie. Co byś Grzesiek dodał do tego? No chyba nic, ale szczerze, no nie, no naprawdę Corey Anderson to jest jakaś pomyłka. Oczywiście nie można mu zabierać niektórych wygranych, ale pomyłką jest jego charakter i podejście do tego wszystkiego, dlatego że dostał propozycję walki z Johnem Walkerem, odrzucił ją, według mnie powinien ją przyjąć, bo nawet jeśli zawodnik jest poniżej gdzieś tam jego w rankingu, to on tymi trzema wygranymi, nie wiem ile Corey Anderson stoczył walk dla UFC, nie chcę teraz strzelać, ale no obstałem, że koło 10 myślę, że zrobił już. Na pewno jest dość długo już w tej organizacji, od kilku lat, także na pewno ma zdecydowanie więcej walk od Johnego Walkera, a Johnny Walker go bije popularnością na głowę i tym hype'em na niego, dlatego gdyby pokonał takiego zawodnika i gdzieś wyhamowałby ten jego hype train, no to myślę, że wtedy też by zyskał medialnie i mógłby, no może nie rościć prawo już o walkę o tytuł, ale gdzieś tam się w okolicach tej top 3, top może nawet 2 zakręcić i walczyć z tymi zawodnikami. Fakt, Daniel Cormier to w ogóle nie wiem po co jest w tym rankingu, dlatego no gdzieś tam usuwając tak z przymrużeniem oka Daniela Cormiera, no to Corey byłby 7 wtedy. Ja myślę, że powinien, no nie ma dla niego innej opcji jak wziąć kogoś niżej od siebie, tak, bo nie sądzę, żeby był w stanie teraz, żeby dostał walkę z Reyesem albo z Jankiem, bo to by nie miało kompletnie sensu, a zresztą sam się zawsze podśmiechuje, jak Janek wygra walkę, że on już go pokonał, że on go w dominującym stylu, że on tam zadał mu 230 ciosów, a Janek mu zadał 10 i takie gadanie. No to tak trochę jak Conor McGregor kiedyś, jak Max Holloway wygrywał, to za każdym razem mu gratulował wygranej i gdzieś tam przemycał, że on już z nim wygrał kiedyś. No ale teraz jest teraz i myślę, że wcale Janek nie byłby bez szans w rewanżu z Koreją, bo widać, że poprawił mocno obronę przed obaleniami i myślę, że Janek drugie starcie by wygrał z Koreją, a co do pasa, to nie wiem, no też 10, może 15% szans. Łaskawca. To już tak, no powiedzmy, że... Żadnych tak, argumentów, nie. Naprawdę, Corey Anderson. No też tak uważam, naprawdę, nie widzę w ogóle szans w starciu z Jonesem i jego serii. Nudny zawodnik i oczywiście ja tam nie jestem typem osoby, która będzie mówiła, że ktoś jest nudny i nie zasługuje w ogóle, żeby gdzieś go wywalić z organizacji, ale no widać, nie porywa nie tylko fanów, ale no sama organizacja go gdzieś tam nie traktuje też już poważnie, bo jak się odrzuca walki, no to jednak trzeba liczyć z tym, że będzie się gdzieś tam z tyłu zawsze i może faktycznie jakaś walka w zastępstwie może go uratować, ale wątpię, żeby on też taką przyjął, bo tylko potrafi gadać i pisać na Twitterze, a w sumie póki co w klatce to niewiele pokazuje. Godzina 15 minut, panowie już rozmawiamy, a tych pytań jest jeszcze dużo, także będziemy musieli mocno zagęścić ruchy, więc tylko odpowiem na pytanie, dlaczego nie jestem fanem talentu chimerycznego, czasami kowadłorękiego Walta Harrisa. Ano dlatego, że pokonały go takie tuzy, no Jared troszkę to pół gwizdka, ale 25 sekund zdokautował go Nikita Kryłow, nie pokonał go Soa Palelej. To jest bardzo wymowne. W 65 sekund poddał go Fabricio Werdum. No z Markiem Godbierem no tam była sporna sytuacja, no ale dobra, Daniel Spitz, Sergiej Spiwak to nie są nazwiska, które mnie przekonują, z Andrzejem Arlowskim jest no contest. No jedyny tak naprawdę taki wielki skalp w jego karierze, no to jest, no nie no, Chase Sherman i Cyril Lasker na pewno nie, więc to właśnie jest ten olejnik, no, no dogadaliśmy już o nim w kategoriach emerytury w ogóle, także no nie przekonuje mnie, no 13-7, czemu taki rekord w wadze ciężkiej u 36-letniego zawodnika ma je przekonywać, no nie wydarzy się to. Kryminalny grzech 992. Pan od ciekawostek, proszę dwie ciekawostki o Jorge Masvidala. Czemu żaden... no to po pierwsze, pierwsze pytanie. No w sumie mam fajną ciekawostkę o Jorge Masvidalu. W 2004 roku toczył pojedynek z gościem, który się nazywa Justin Wiśniewski i w 2006 Keith Wiśniewski. Obaj zawodnicy przegrali z nim większościową decyzją i obaj zawodnicy noszą pseudonim The Polish Connection. Nie znam szczerze mówiąc tych zawodników, bo gdzieś to tam
wyczaiłem, jak przeglądałem kiedyś jakby kartę walk, tutaj spis walk Jorge Masvidala, to też w sumie taki ciekawy wątek. Jeden z nich nawet walczył w UFC kiedyś. Stoczył 3 walki, 3 przegrał. Jedną przez przerwanie lekarskie i 2 decyzjami, no i się już później nie pojawił. W 2013 roku zakończył karierę, a Justin zakończył w 2005. Jeszcze jedną, to w sumie odnośnie jego imienia, bo może niewiele osób wie, ale imię Jorge, no to jest praktycznie to samo imię, co imię George z francuskiego, czyli w wolnym tłumaczeniu na nasze to jest Jerzy. A Jorge się jest w sumie w dwóch językach, można to z dwóch języków wziąć, z portugalskiego i jeszcze chyba z hiszpańskiego, ile się nie mylę. Tak, chyba z hiszpańskiego, tak. Czyli Jorge i George Saint-Pierre mają praktycznie to samo imię, tylko w innych językach. Czyli mówię, na nasze to jest Jerzy. Mhm, takie ciekawostki. O, i teraz dobre pytanie. Czemu żaden patron nie występuje tu? Ta-dam! To właśnie pod ten komentarz zrobiony. Malinę wyrzuciliśmy i wskoczyłem. Tak jest. Zaproście kiedyś Przemasa Kosińskiego z redakcji Our MMA. Przemas Kosiński to wali łychę ze Scottem Askamem na podcastach, a my Piusów nie zapraszamy. Tak jest uparty. A tak poważnie... nie stosuje się za często migracji międzyredakcyjnych. Akurat w tym wypadku jest to możliwe, bo mamy bardzo dobre relacje z Przemkiem i z redakcją naszej MMA, także a może Przemek mnie pierwszy zaprosi, a wtedy ja go zaproszę w rewanżu, zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy, także mamy trochę inne formaty też, ale nie wykluczam takiej opcji, może na jakimś live'ie, jak będziemy razem nagali, o, to jest dobra opcja. Musashi z Machido, rewanż na Bellator, kto wygra, Fabian? Ucho, zdecydowanie Musashi. To jest, myślę, poza... abstrahując od tej porażki z Lovato, to jest ściana, której Machida nie przebije. Mm-hmm. Kiedy jakiś wywiad z Pudzillą u was? Mariusz jest bardzo ciężko uchwytny. Bardzo, bardzo ciężko uchwytny. Ostatnio na konferencji przy okazji ogłoszenia MMA Polska był Mariusz, ale zwiał, że tak to nazwę. Ciężko go bardzo uchwycić na wywiad, jest to bardzo trudne. A Mariusz też, jak wszyscy się wiedzą, nie jest genialnym rozmówcą, jednak ciężko się przebić do niego, aby coś z niego wyciągnąć innego niż to, co już zwykle mówił. Także no takie, nie uważamy po prostu wywiadów z Mariuszem za najciekawsze wywiady, jakie da się zrobić. Sprawy bieżące, Nick. Kiedyś Kawul powiedział, że UFC jest w dupie, organizując galę w Polsce. Czy nie uważaj, że przy Fame MMA to KSW jest w dupie, bo cała uwaga Januszy poszła do konkurencji? Nie, KSW nie jest w dupie ze względu na Fame MMA. Sprawy bieżące. Co powiecie o plotkach o złej kondycji finansowej KSW? To plotki. Sprawy bieżące. Dlaczego walka Karwa sprzeda więcej pay-per-view niż sportowa walka dwóch no-name'ów na KSW? Nie słyszałem jeszcze żadnej walce Karła. Znaczy nie, o takim pomyśle nie wiem nic o tym zestawieniu, także tak. A dlaczego, jeżeli tak się to wydarzy, dlaczego? No, ludzie są ciekawi i rzeczy, których jeszcze nie widzieli, to pewnie dlatego. To jeśli dodam, może nie ma się czym chwalić, ale wiem, że ta walka jest oficjalna. Aha, no to tak jak powiedziałem, no jeżeli, no też normalnie, jeżeli ludzie coś, czego nie widzieli, to chętnie zobaczą, jakby wstawili do klatki Aligatora z Niedźwiedziem, też bym chętnie zobaczył to niż kartę wstępną, pierwszą walkę z karty wstępnej KSW pewnie. Sprawy bieżące. Czy Lewandowski stworzył stowarzyszenie MMA z powodu złej kondycji finansowej KSW blisko końca tej federacji? Jest to ciekawe tok myślenia w pewnym sensie, ale nie zgodzę się z tym. W sensie, no nie wiem, nie widzę, w którym momencie KSW tutaj... Co wskazuje na to, że KSW upada finansowo? Tego nie rozumiem. Może mogą sprzedawać mniej pay-per-view, chociaż akurat gala KSW 47 jest w top 3, jeżeli chodzi o sprzedaż pay-per-view. I chyba nie na trzecim miejscu nawet. Także wydaje mi się, że nie jest tak źle. To jest jedna rzecz. Po prostu chodzi o to, że jeżeli robi się cały czas jedną rzecz, to potem chcesz się rozwijać. I jeżeli masz czas, to próbujesz to robić i odchodzisz trochę w inne strony. KSW już zrobią i w sumie jest to taka robota
powtarzalna bardzo, czyli cały czas to samo. No tak jak my robimy wywiady, ja robię wywiady i po ponad 600 wywiadach po prostu stwierdziłem, że chcę zrobić coś nowego i powstałem na talk show, który ma dopiero 5 odcinków, 6 odcinków. Także to wynika z tego, no tak mi się wydaje. No. Robię galę za granicą, zrobili galę za granicą z sukcesem, planują dalszą ekspansję zagraniczną. Wiem doskonale, w jakich rejonach chcą się pojawić. No a teraz wpadnie taki pomysł. No. Maciej Kawulski idzie w stronę filmów, Martin Lewandowski w stronę stowarzyszenia i tyle. Czemu jesteście klakierami KSW? Nie jesteśmy klakierami KSW, bo jesteśmy klakierami MMA. Klakierstwo polega na tym, że ktoś dostaje korzyści finansowe w zamian za pisanie dobrze albo mówienie dobrze o danym podmiocie, a my nie dostajemy tych pieniędzy. No więc mógłbyś nas nazwać ewentualnie fanboyami KSW, też się z tym nie zgodzę, więc no, nazwa się fanboyem MMA po prostu. Kinga Kaliszewska. Zrobicie kiedyś MMA live wreszcie. No kiedyś wreszcie zrobimy, no. Ale nie chcę się deklarować kiedy, także. Ale taki jest plan. Być może zrobię kiedyś ponownie sam takiego live'a, sam ze sobą i z wami oczywiście, no bo nie umiem na razie nikogo dodać na Skype'ie i to jest ten problem. Ale jakby co, zapraszamy na MMA wieczorynkę. Codziennie między 19 a 22 jeden z naszych redaktorów odpowiada na wasze pytania, także live jest live. Cześć Ziemnioku. Nick, czy Tyron Woodley jeszcze wróci na tron? Grzesiek. No chciałbym, żeby wrócił, bo jestem też jego fanem, mimo że dużo osób go hejtuje za to, co gadał, ale ja lubię tego zawodnika. I nie, on według mnie ma naprawdę bardzo duże fighting IQ tak zwane. On potrafi w każdej chwili wymyślić coś na swojego rywala, gdzieś tam zabrakło jakiegoś ognia. W tym ostatnim starciu kompletnie bezradny był z Kamaru Usmanem, co mnie naprawdę zdziwiło, bo ja myślałem, że będzie w stanie nawet skończyć Kamaru Usmana, a jednak się nie udało. No nie wiem, no ciężko powiedzieć, czy jest w stanie się przeciwstawić tym zapasom Usmana i tej kontroli. Ja myślę, że będzie w stanie coś wymyślić jednak i wróci na ten tron, ale to naprawdę będzie bardzo ciężkie, dlatego że mistrz jest mega dominującym i chyba z tego, co się orientuje, to on w sumie nie wiem, czy przegrał kiedyś rundę w ogóle w UFC. Wydaje mi się, że nie. Że nie przegrał żadnej rundy jeszcze w UFC. No ma perfekcyjny bilans w tej organizacji 10-0. I tak samo jak Khabib Nurmagomedov też nie przegrał żadnej walki w UFC. To są jedyni dwaj zawodnicy mający gdzieś tam powyżej chyba 5 czy 6 wygranych bez żadnej porażki. Także to jest też godne odnotowania i przy okazji zobaczcie, jak w nudnym stylu przez wielu uważanym i w braku medialności, jak wiele walk musiał stoczyć przed otrzymaniem szansy walki o tytuł. Aż 9 walk musiał wygrać w UFC, żeby dostać walkę o tytuł, gdzie niektórzy po 3 szybkich knockoutach już dostają walki o pas, także to też ma znaczenie. Khabib miał chyba gorzej, jeszcze dłuższą drogę chyba miał. No, chyba tak. To chyba było 10, nie pamiętam dokładnie. Hollo broni pas, czy Franiu mu odbierze, Fabian? No ja myślę, że Holloway spokojnie to ugra. Myślę, że to jest ostatnia szansa tak naprawdę dla Edgara, ten pas. Wiadomo, tam była dłuższa jakby wypowiedź na ten temat jego menadżera, że tam było ustalone, że mu się należy za jakieś tam zastępstwa i inne rzeczy. Ja nie mam z tym żadnego problemu, aczkolwiek chciałbym bardziej Volkanovskiego już oglądać z Hollowayem, który myślę dużo większe by problemy stworzył niż teraz Edgar. Także ja myślę, że Max Holloway. Nie no, też mi się wydaje, że Max leciutko. Kiedyś zostałem poproszony o to, żebym zadał to pytanie, jak będzie Giuby na podcaście, a widzę, że jestem, proszę ponownie o rozłożenie na czynniki pierwszej walki Cormier Miocic 2. No to niestety, przepraszamy, cześć Ziemnioku, ale nie ma akurat Maliny. Będzie w kolejnym odcinku, podejrzewam, także w kolejnym Q&A zadaję to pytanie, jak będzie Malina, to już teraz wtedy mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli ja będę o tym pamiętał, albo że Grzesiek, to po prostu w regularnym podcastie gdzieś to o tym powiemy. Po prostu w tak zwanym międzyczasie. Czy rok 2019 to rok najszybszych skończeń? Co się kurde mać dzieje? Deranda mi 16 sekund, Masvidal 5 sekund, Faber 46 sekund, Harder 45 sekund, Harris 50 sekund i 12 sekund, Cejudo 32 sekundy, Ngannou 26 sekund, Rakic 42 sekundy. Chyba w złym kierunku to MMA zbierza. No zdecydowanie nie, zdecydowanie w dobrym kierunku to MMA zmierza, jeżeli tak to będzie wyglądało. Faktycznie trochę się tego nawarstwia, ale myślę, że to po prostu jakiś taki przypadek, ja bym tego nie klasyfikował jako jakąś
jakąś regułę, ale fajnie, że tak się dzieje, w mojej opinii. No, ja się cieszę, że tak to właśnie wygląda. Dużo ciekawiej jest. No, ja, wiele osób wie, że pewnie, że jestem fanem formuły Bernacle, także tam pewnie częściej i jeszcze krócej by to wszystko trwało. Mi się to podoba. No, nie w złym kierunku to zmierza, w mojej opinii. No, ale tutaj zabrakło jednej walki, jednego skończenia, jako przez tak 36 sekund. No, ale ciężko, chyba. Ciężko będzie wybrać knockout roku, jak to tak będzie wyglądać. Nie, dopiero... na pewno Masvidal na razie, ale to poczekamy jeszcze, pewnie jeszcze takich parę knockoutów będzie. Ja się cieszę, no. Ja bym bardziej się cieszył, jakby mimo wszystko UFC skracało po prostu te gale, no bo jak jest gala pół godziny, mamy przeznaczone na walkę, a potem jest taki knockout, no to potem musimy się zamęczani jakimiś trailerami, reklamami, to tylko to mnie wkurza w takim wypadku najbardziej po takim szybkim knockoucie. No w formacie telewizyjnym to tak wygląda, a pay-per-view akurat jest trochę inaczej, bo... Niewiele inaczej chyba jest... jednak. Nie, no po nokaucie Masvidala od razu się praktycznie kolejna walka zaczęła, to tylko 5 sekund było, więc tam może jeden trailer poleciał, ale w pay-per-view jest troszeczkę inaczej. No mówię, no to, jak są te gale na ESPN, no to tam też są ramy czasowe ustalone, więc jak jakaś walka ostatnia akurat też było 9 decyzji z rzędu, no to zaś w drugą stronę to wszystko poszło i nie było żadnych trailerów ani reklam, tylko to wszystko ciurkiem szło i tak 20 minut opóźnienia było. KSW ale to na KSW w Lublinie chyba też była taka duża wyrwa czasowa między tymi walkami. No tak, z tego co pamiętam, że strasznie długa przerwa była, tam studio i już nie wiadomo było co robić, a w ogóle ludzie na hali to już kompletnie się nudzili. No ale to też nie do końca jest tak, bo my byliśmy na tej gali, my w ogóle nie zauważyliśmy tego, bo tam pracujemy, więc nam taka przerwa robi bardzo, bardzo nam ułatwia pracę i życie. A co do fanów na hali, no to tam są takie kolejki po piwo i do łazienek, że wydaje mi się, że zupełnie ta przerwa była bardzo spoko, no, dla większości ludzi. Tak mi się zdaje, no nie byłem na hali, to nie wiem, na trybunach ciężko mi się odnieść, a tak mi się wydaje, że to nie było takie złe, ale ogólnie rozumiem, no taka wyrwa czasowa powyżej 30 minut to już jest naprawdę, przepraszam, naprawdę dużo. KSW na Narodowym w 2020 roku już pewne, no nie wiem czy pewne, no takie są, tak się wypowiadali właściciele KSW na ten temat, także my się, nigdy nie było odejścia od tego, także wydaje mi się, że raczej tak. Myślisz, że jaki anturaż obiorą włodarzowie? Też Rzymi Koloseum czy coś innego? Chyba druga taka edycja nie ma sensu i warto o innym pomyśleć, kiedy będzie coś o tym wiadomo. No tego to nikt nie wie, kiedy będzie coś o tym wiadomo, na pewno w przyszłym roku. Może na koniec roku ogłoszą na ostatniej gali, może jest taka szansa. A czy anturaż, no raczej nie powtórzą takiego samego. A jaki? No nie wiem, ja pomysłu nie mam. Fabian, co ty byś chciał zobaczyć? Aż mi ciężko jest to sobie wyobrazić, nie wiem, może jak już była starożytność, to może jacyś rycerze. A może w drugą stronę jakiś kurczę Star Trek albo Star Wars jakiś kurczę. No to już kosmos. Też jakby mieliśmy coś takiego jakby nowoczesnego, przyszłościowego, jak były te trailery Narcon de Freeze tam z tymi badaniami, z tym wszystkim, to też to się tak bardziej kojarzy z takim futuryzmem moim zdaniem. No podłączeni i to wszystko tak płynie. No ale nie wiem, faktycznie Koloseum było bardzo dobrym pomysłem, nie wiem, na pewno wymyślę coś ciekawego, no nigdy jeszcze chyba nie zawiedli specjalnie, więc wydaje mi się, że możemy być spokojni o to, jak to będzie wyglądało. A ty masz, Rzesiek, jakieś życzenie, jakbyś chciał, żeby to wyglądało, może w ten sposób? No myślałem, ale to bardziej pod spodek w Katowicach, żeby kosmitów zrobić z zawodników. No tak, a może właśnie odwrotnie, że Stadion Narodowy to piłkarze może? No, że ktoś... Jakieś stylizacje takiego... piłkarskie takie, coś w ten desen. No, nie, ale faktycznie ja też bym nie chciał tego drugi raz jakby w Koloseum oglądać, bo to się przeje po jakimś czasie, coś nowego trzeba, ale to akurat jestem spokojny, że akurat Maciej Kawłowski o to dba i on naprawdę jest naprawdę kreatywnym człowiekiem i na pewno coś ciekawego wymyśli, bo same te trailery, co on tam czasami tworzy, to ja w ogóle się za głowę łapię, jak on na to wszystko wpadł. Naprawdę świetne są te zapowiedzi, świetne są te pomysły na kreację zawodników, także na pewno coś fajnego wleci tym razem też. Może coś gangsterskiego, bo on teraz zdaje się w gangsterkę idzie, jeżeli chodzi o filmy, także może coś w tym klimacie takie mafiozi. No coś takiego już było podobnego, ale można byłoby to jeszcze pod... rasować. Wanderlei Silva, co tak negatywnie wpłynęło na formę mojej rodaczki Claudii Gadeli? Fabian, jak sądzisz?
Czy ja wiem, czy takiej, czy tak negatywnie wpłynęło, moim zdaniem ta zawodniczka jest nadal w tym samym miejscu, w którym była, czyli przegrywa z najmocniejszymi, przegrała, czyli dwa razy z Joanną Jędrzejczyk, raz z Jessica Andrasz i z Niną Ansarow, a te walki, które powinna wygrywać, czyli z zawodniczkami tymi średnimi, spokojnie wygrywa. Nie pokazała się wspaniale z Randą Marcos, ale spokojne 30-27. Myślę, że to jest właśnie taki idealny przykład takiej zawodniczki, która jest troszkę słaba na te najwyższe laury, ale nigdy nie spadnie z tej po prostu najwyższej czołówki. I będzie też takim testem dla zawodniczek, które aspirują właśnie o pasy i te najgłośniejsze starcie. No może operacja na to wpłynęła i ma tylu apsztyfikantów, teraz się wokół niej kręci, że nie ma czasu na treningi. No ja tutaj się trochę nie zgodzę z Fabianem, bo ja myślę, że 2-3 lata temu, no 3, to ona spokojnie jaką Randę Marcos by w pierwszej rundzie porobiła. Według mnie jest znaczny spadek formy u Klaudii widoczny, bo z taką Niną Ansarow ona też nie powinna według mnie mieć problemów. Ona po prostu nie wygląda dobrze w tych walkach i fakt wygrała, ale kiedyś naprawdę zdecydowanie lepsza forma była. Te walki z Aśką nie były takie totalnie jednobramkowe, a teraz jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że Aśka bym po prostu nawet i skończyła. Według mnie wpłynęła na to zmiana klubu i przeprowadzka do Vegas. Stała się bardziej celebrytką niż zawodniczką i wiele osób też to zauważa i nie tylko w Polsce, ale też w komentarzach gdzieś tam na Instagramie czy gdzieś na YouTubie pod wywiadami i widać to po prostu, jak ludzie reagują na jej obecną formę. Więcej jest jakichś sesji zdjęciowych, więcej jest jakichś wycieczek gdzieś tam, zwiedzania, niż treningów. No ja nie wiem, jaki tam był powód zmiany klubu, ona coś wspomina, że się nie dogadywała z trenerem w Brazylii i przeniosła się do Vegas, no i to według mnie nie był dobry ruch z jej strony. Gdyby wróciła do tamtego starego klubu, to może by gdzieś tam chociaż w połowie tę starą formę odzyskała, ale najwidoczniej się już po prostu nie chce i raczej nie ma co liczyć na najwyższe laury, niech się po prostu cieszy, że póki co jeszcze się w tym top 5 utrzymuje, ale według mnie z takim rozwojem tej dywizji i z regresem Gadeli, no to na długo tam nie pobędzie, nie zagrzeje miejsca w top 5 na długo. A ja mam też taką teorię, może lekko paradoksalną, bo po walce, tej drugiej walce z Jędrzejczyk ma 4-2, ale mam wrażenie, że, bo gdzieś ostatnio czytałem wypowiedź, że to jest jakaś wręcz obsesja, żeby znowu walczyć z trzecią walkę, stoczyć z Joasią, to może to jest też jakby powodem, to że po prostu ciągle za nią chodzi to, że ona przegrała i nie może się z tym jakoś pogodzić i to też może wpływać na jej dyspozycję. Mimo że odprawia kolejne walki poniżej jej w rankingu, ale myślę, że to może siedzieć gdzieś w głowie i być jakimś problemem i balastem dla niej. Ciekawostka lingwistyczna dla was. To dla ciebie będzie, Grzesiek, pytanko. Santos znaczy święty po portugalsku, Dos Santos ze świętych, a junior to dziecko. Także były mistrz UFC w wolnym tłumaczeniu na wasz język, to dziecko ze świętych, od świętych. A propos, niego czy ma jeszcze szansę dzierżyć pas mistrzowski? Fajna ciekawostka. Nie, myślę, że dziecko ze świętych już swój prime ma dawno za sobą i jest w stanie dać jeszcze kilka fajnych walk, nawet kilkanaście może, bo nie jest jeszcze jakimś starym zawodnikiem. Widać, że gdzieś tam jeszcze ten ogień w nim się tli, ale według mnie na pas raczej szans nie ma. No już miał podejść sporo do tego pasa. Cain Velasquez też tam gdzieś troszeczkę urwał z niego tego dawnego zawodnika. Później Stipe Miocic go znokautował, teraz Francis Ngannou, także myślę, że gdzieś tam będzie dalej się w tym topie utrzymywał, bo to nie jest oczywiście, u niego nie widać aż takiego dużego regresu formy, ale czasami po prostu nawet z Time to Iwasą popełnia błędy, które już od dawna mu się zdarzało popełniać, nie wyciąga z nich wniosków, czyli gdzieś tam się zamyka za podwójną gardą, gdzieś tam na siatce i czeka na uderzenia i czasami nawet go podłączają to uderzenia, bo według mnie ma szansę się w tym top 5 jeszcze przez kilka lat, no przez 2-3 lata na pewno jeszcze na wysokim poziomie będzie w stanie rywalizować, ale może nawet gdzieś tam się doknie jeszcze do walki o pas, ale nie sądzę, żeby go zdobył. Jakie są kryteria dostania się do redakcji? No,
cały czas poszukujemy osób na stanowisko newsmana, bo dobrych newsmenów nigdy za mało. Także napisz do nas na redakcja@indiecage.pl i tam na pewno przechwycicie Martyna. Poprosimy cię o 3 przykładowe newsy, których tematy oczywiście ci podeślemy. Będą to oczywiście wyimaginowane tematy, aby było trudniej. No i na bazie tego, co odpiszesz, podejmiemy decyzję, czy jest coś z tego będzie, czy czegoś z tego nie będzie. I no Wanderlei, jak się uda mieć w redakcji, to zawsze. No tak, wiadomo, normalna robota, ale a co do reszty, bo to wiesz, mamy wiele osób się różnymi rzeczami u nas znajduje, natomiast zawsze zatrudniamy kogoś jako newsmana, a potem w praniu wychodzi, do czego on się tak naprawdę nadaje, bardziej lub mniej. No, chyba wyjątkiem była tylko Paulina Klimek, którą od razu z klucza uznaliśmy, jako że będzie zajmowała się wyjazdami na gale i będzie reporterką. A cała reszta miała z założenia być newsmenami. Oczywiście to każdy u nas pisze newsy, każdy musi umieć je pisać itd., itd. Natomiast oczywiście to, co się potem dalej wydarzy, to już wychodzi naturalnie. No, nie blokujemy, staramy się, dajemy olbrzymią platformę, olbrzymie możliwości do rozwoju, więc nie, w żaden sposób go nie limitujemy. Także kto w czym się czuje najlepiej, tak to będzie. Tak będzie ulokowane, nazwijmy to, w naszej tam gdzieś hierarchii. Co myślicie o życzeniu śmierci Arturowi Szpilce po przegranej walce przez ciężki knockout? Potępiam, jak tylko to możliwe, takie zachowanie. Jest to chore, jest to absurdalne i naprawdę tutaj akurat się zgadzam całkowicie z wypowiedziami Krzyśka Jotki, Marcina Wrzoska i Łukasza Jurkowskiego na ten temat. Jest, nie mam po prostu słów na takie osoby i współczuję po prostu tym ludziom. Szpilka bez talencie promowane na wielkiego mistrza, który zderzył się z brutalną rzeczywistością. No nie zgodzę się, bo biorąc pod uwagę fakt, z kim się Artur Szpilka mierzył, no to jednak trzeba pamiętać, że to był Wilder, to był Derek Chisora i to była wschodząca gwiazda tak naprawdę polskiego boksu, chyba można powiedzieć. Adam Kownacki, także o tyle, o ile oczywiście walka z Adamem Kownackim wypadła bardzo cienko, o tyle do momentu knockoutu obie walki i z Chisoro naprawdę, no wiemy, że nie bardzo jest o czym mówić, to mamy 4 minuty około, prawda, ale do analizy, ale ja widziałem, na czym polega problem w tej drugiej walce. Ja się nie znam na boksie, no, ale był bardzo mały ring, wiadomo, na czym bazował Derek Chisora, było 6-7 kg więcej, przebić się przez gardę, znokautować, wiadomo, że wcześniej się to udawało innym i faktycznie Wilder naruszył bardzo Artura, i już nic nie będzie takie samo, ale żeby kończyć karierę po porażkach z takimi zawodnikami jak Chisora, Wilder i Kownacki, byłoby to chyba nierozsądne, szczególnie dla fightera. Taka jest moja opinia, nie chcę w to bardzo wchodzić głębiej, także tak to widzę. Na walkę którego mojego rodaka czekacie najbardziej, Fabian? Czyli Brazylijczyka. Johnnego Walkera. To Brazylijczyk jest John Walker? Tak. A dlaczego mi się kojarzy, że... A no faktycznie. A ja bym przekonany, że no nie wiem, że on mi się z Amerykaninem kojarzył. Że on był to Brazylijczyk. To ciekawe to imię, nazwisko brazylijskie takie bardzo. Grzesiek? No, też chyba, ale też w sumie ciekawi mnie ta walka Edsona Barboza Rewem z Paulem Felderem, też będzie ciekawe i Jose Aldo gdzieś tam też w sumie chciałbym zobaczyć już jak wróci, bo jak wiemy przedłużył kontrakt. Także na tę trójkę w sumie. No tak, no to ja się... Znaczy ja dotyczę zdecydowanie jednak na walkę Walkera. Zdecydowanie tak. A to ja naprawdę byłem, kurde, cały czas żyłem w przeświadczeniu, że to nie jest Brazylijczyk. Ale no, cały czas człowiek się czegoś uczy. Francis Ngannou versus ja z czasów Prime. Kto by wygrał? No inne kategorie wagowe, ale oczywiście zostawiam na ciebie, Wanderleju. Fabian? No ja tak też nad tym myślałem, bo kiedy to pytanie tam przyglądałem swego czasu i mi zapadło, że chyba też bym postawił na Wanderleja. Jeśli z czasów Prime, wiadomo, że to są inne jakby już, wręcz można nazwać, już w MMA, no to są epoki różne kompletnie, ale jakoś tak coś mi podpowiada, że Wanderlei Silva. No tylko pytanie, czy Ngannou by wyszedł w takiej formie jak w walce z Lewisem, to wtedy no tak. W ciemno 100 do 0. Nie no, chyba zakładamy Prime obydwu.
No, nie, no tutaj szybkość mogłaby być po stronie Wanderleja, znaczy byłaby po stronie Wanderleja. No kurczę, no nie mam, ja z Freisingem nie mam żadnych większych emocji związanych, a jednak Wanderlei Silva, no to był kot, no wtedy, kiedy w swoich czasach prime, także no to była sól tego sportu, także no nie dam, nie, serce mi nie pozwoli po prostu inaczej. Słoik pełen złota, czy jest szansa, że porobicie też takie opisy walk na stronie z wtorkowej Dana White Contender, bo jest dużo ciekawych walk i można je chyba opisać tak jak z Gal robicie. Dobre pytanie, tylko pytanie, kolejne pytanie brzmi, czy jak wiele osób interesuje coś takiego. Także jeżeli kogoś interesuje taka opcja, to piszcie w komentarzach. A jeżeli parę takich osób się znajdzie, no to jest taka opcja, no i wykluczamy jej. Natomiast ciężko po prostu zarywać noce we wtorek, ewentualnie trzeba byłoby nadrabiać w środę. Także tak na bieżąco relacja, to raczej tego nie widzę, ale jeżeli więcej osób będzie zainteresowane czymś takim, to czemu nie? No ja oglądałem w zeszłym tygodniu, teraz też mam w planie dzisiaj obejrzeć, także jeśli byliby chętni, to mogę się tym zająć. No ale to takie podsumowanie, jak 2-3 zdania z każdej walki, jak masz ochotę, Grzesiek. Dlaczego nie? Artur Szymkiewicz to prospekt polskiego MMA. Nie za bardzo wiem, kim jest Artur Szymkiewicz, że widziałem takie konto na Facebooku, ale zdaje mi się, że to jest niepełnoletnia osoba, więc i bez żadnej walki na koncie, także wydaje mi się, że raczej nie. Powinieneś odpowiedzieć, who the fuck is that guy? Czy Jan Blaszka już wylądował w Polsce, kiedy stanie do walki z kim? No to wylądował, wywiad u nas na kanale oczywiście już jest. Kiedy stanie do walki nie wiemy, z kim też nie wiemy. Czy lubicie styl walki Kamaru Usmana? No kurczę, ja nie jestem jakimś jego opór fanem, ale no tak, no są lepsze, są zawodnicy, których bardziej styl wolę walki, ale są tacy, których wolę zdecydowanie mniej, także no Kamaru Usman na plus, o tak bym to skomentował. Fabian? U mnie też no się właśnie wpisuje w takie ramy, tak, że nie przeszkadza mi jego styl, bo mimo tego, że tam krytykują, że ugniatanie na siatce, wyleżeć, to nawet w tej walce z Woodleyem można zaobserwować, że tam jest naprawdę duża aktywność i kolana i łokcie. Tam tak naprawdę przez 3 rundy był obraz tylko tego, że tam się przytulają i Kamaru leży na Woodleyu, a statystyka pokazywała ponad 100 ciosów, więc tam naprawdę to jest może mało zauważalne, nie każdy docenia te ciosy w clinchu czy w parterze, ale naprawdę jest tam praca i uważam, że nie porywa mnie to, ale na pewno nie jestem w jakimś obozie ludzi, którzy krytykują i uważają Usmana za nudziarza. Grzesiek? No ja też nie mam nic przeciwko jego stylowi. On jest troszeczkę podobny do Habiba, tylko że Usman bardziej się skupia na dociskaniu do siatki i tam kontrolowaniu. A Habib jednak za wszelką cenę stara się obalić i w parterze robić praktycznie to samo. No obaj mają ten sam cel i Usman też to ostatnio powiedział w wywiadzie, że chce od początku walki do końca zdominować zawodnika, swojego przeciwnika, także nie mam nic przeciwko, jest dominującym mistrzem i myślę, że jeśli nie Woodley, to nikt i to będzie mistrz na lata na pewno i może nawet troszeczkę przebić legacy GSP, no ale musi przede wszystkim być aktywnym mistrzem i bronić tego pasa, bo tam naliczyłem już 4 pretendentów na ten moment, takich, którzy mogliby z miejsca teraz walczyć o pasa, a póki co mistrz się nie kwapi do powrotu dopiero gdzieś w grudniu, także narośnie jeszcze więcej tych pretendentów. Jak to jest możliwe, że Cheick Kongo ma już 44 lata, czyli jest dziadkiem w tym sporcie walki, a ma 10 wygranych pod rząd, leje się o pas, który prawdopodobnie wygra. No naprawdę zadałeś takie pytanie. Ja dlaczego? Uważam, że nie wygra. Ja bym tutaj jak to jest możliwe? I tu bym zakończył. No tak to jest możliwe. No w UFC byłoby niemożliwe, a w Bellatorze jest możliwe. No nie ma się co zastanawiać na tym bardziej. No już pomijam fakt, no okej, okay, no Vitali Minakow, no to jest absolutnie bardzo, no to jest skalp, tak? No tu nie ma o czym mówić. No a tam dalej to nie wiem, no takie jestem. Ale Cheick Kongo jest takim zawodnikiem, który tak wygrywa, ale to nie jest jakiś taki przekonujący, on się tak ślizga strasznie. Znaczy Timothy Johnson i Javi Ayala zostali znokautowani w pierwszych rundach, okej, okay. No tak. Ale z Minakowem, z Sakajem, z Oli Thompsonem w ogóle, z Tonym Johnsonem to są takie ciche zwycięstwa. I całą resztą decyzję. No ale no, pokonanie Wołkowa, umówmy się, no czy Sakaja, no to nie są, i Minakowa szczególnie, to nie są byle jakie zwycięstwa, szczególnie, że zrewanżował się Minakowowi. No
słuchajcie, no to pytanie jest, odpowiedź jest zawarta w pytaniu w mojej opinii troszeczkę, także pozwolę sobie przejść dalej. Pan komentatorek, Krzysiek z WCA, ten łysy, brzydki, nie pamiętam nazwiska, Krzysztof Gutowski, to ja przypominam, gadał kiedyś, że nie ma czasu na pompowanie rekordu, a walczy z kolesiem 5-7. Hipokryzja, czy robić ludzi debili? Zadam mu to pytanie, bo szczerze mówiąc, raz tak poważnie, zupełnie też nie rozumiem tego, znaczy inaczej, wiem prawdopodobnie o co chodzi, miał walczyć na Babilonie, ale trafiła się okazja zawalczyć wcześniej, więc po tej kontuzji faktycznie taka walka jest okej, okay. Natomiast no 5-7 no to jest jawne pompowanie rekordu, no jak się okaże ten gość tak mocny jak jego rywal na Army Fight Night, no to się możemy zdziwić, jest to bardzo mało prawdopodobne, Krzysiek pewnie znokautuje go w pierwszej rundzie, no ale faktem jest to walka tak zwana po drodze wzięta, także chyba o to chodzi, ale zadam mu to pytanie, bo nie widzę sensu, bo takiego pojedynku poza zdarciem jakiejś ewentualnej rdzy, z testowaniem swojego chyba kolana, o ile dobrze pamiętam, no i zarabienie, no pewnie dosłownie paru złotych, nie ujmując oczywiście organizatorom, no ale pewnie jest to czterocyfrowa kwota, a nie pięcio, więc no tak bym to zostawił. Kto w wieczorynkach teraz? Do czwartku jest Malina zaplanowany, od piątku jeszcze chyba, w piątek jest Martyna i sobota, niedziela, nie wiem jeszcze. Ja raczej nie będę w żadnej z wieczorynek w tym tygodniu, ale może będę w sobotę, może będę w niedzielę. Zobaczymy. Na razie do piątku wygląda to tak, jak przedstawiłem. Może jakiś turniej wiedzy między redakcjami zorganizujecie z tymi, co w zgodzie żyjecie, bo wiadomo, że wygrałby dziennikarz Stachura, ale kiedyś mówiliście, że go nie zaprosicie. Nie w naszym interesie leży jakby promowanie innych redakcji, natomiast umówmy się, że faktycznie dobre relacje mamy z większością, natomiast no tak jakby wróć do odpowiedzi numer jeden, no nie w naszym interesie to leży. Ja nie jestem wielkim fanem portalu lowking.pl z różnych względów i nie chodzi o to, że jakąś złą krew, po prostu do mnie nie trafia ten content. Czy by wygrał? No, być może, no. Nie dowiemy się pewnie, bo nie zorganizujemy takiego konkursu wiedzy, ale jak go zorganizujemy, to na pewno wydelegujemy najmocniejsze ogniwa i nie mówię tu o sobie, także jak ktoś kiedyś inny zorganizuje, to my weźmiemy w tym udział. Mariusz zmienił trochę ton wypowiedzi po hejtach na ten ton. Nie do końca wiem, o jaki ton wypowiedzi chodzi chyba, ale czy zmieniłem, nie wiem. No ja wypowiadam swoje zdanie i się go po prostu kurczowo trzymam i go nie zmieniam, dopóki go nie zmienię. I tyle. A jaki jest ton, no nie wiem, no to ciężko mi jest ocenić, tak. Ale gdzieś już to mi się obiło o uszy, że chyba chodzi ci o to, że gdzieś ktoś napisał, że jeżeli coś mówię, to w takim tonie, jakby to była prawda objawiona. No to nie wiem, jak mi się mam do tego za bardzo odnieść, bo nie słyszę tego tonu. I tyle. Po prostu bronię swojego zdania. Raz ono może kogoś podobać, raz nie, no ale to już nie jest mój problem. Może coś w kierunku tych live, bo Mariusz od roku biedoli, że zrobi, a nic nie robi, albo byłoby ciekawie. No masz rację, to prawda, że biedolę i faktycznie cały czas o tym gadam. Już też Martyna nie może mnie słuchać, jak tylko zaczynam, że w końcu trzeba ruszyć z tymi live'ami, ale no jestem umówiony na rozmowę z Przemysławem, Przemkiem Kosińskim, ma mi pomóc, jak to ogarnąć i będziemy działać. No mam nadzieję, że się uda z Przemkiem złapać jak najszybciej jeszcze w latem i to zrobić. Tak, takie live'y chcemy zrobić. No na razie jest wieczorynka. Ale tak, planujemy zrobić live, MMA Tonight Live na YouTubie, taki jest plan. Stopuje nas tylko i wyłącznie dodanie kogoś na Skype, bo sam mogę je robić, Malina sam może je robić, ale dodanie osoby na Skype jest po prostu problemem i nikt z naszych fanów również nie jest nam w stanie z tym pomóc, także czekam na świętego Przemysława, aby nam z tym problemem pomógł. Krystian Lisiecki, kto dla Maćka Kazieczko. Chyba o tym mówiliśmy wtedy, kiedy był ten temat gdzieś powiedzmy gorętszy, no ale możemy go odkopać, nie ma problemu. No więc chyba albo poczekaj. Nie była mowa o rewanżu z Szadzińskim, Grzesiek? Mhm. Tak, o tym mówiliśmy właśnie, no. Zaraz po tej gali w Lublinie. Tak, natomiast Szadziński-Szulakowski jest też ciekawym starciem. No nie wiem, no można byłoby zrobić Szulakowski, Musajew i Szadziński Kazieczko, no. Jest taka opcja. Dla mnie właśnie Musajew Kazieczko. Myślę, że Kazieczko byłby dobrym takim już sprawdzianem dla Musajewa. Jeszcze takim nie najwyższym, ale już tak
szczebel wyżej i potem już jakieś aspiracje, może opas. Dla mnie to dobra walka, bo Kazieczko tak naprawdę, on jedną walkę w KSW przegrał tylko? No tak, z Gracjanem. On ma 1-3 no chyba, czy 1-4. 3-1, 4-1 chyba. Tak, 4-1, 3-1 albo 4-1, no. Tak, tak, no w tej czwórce powinno się to rozegrać, ale może dojść do walki Kazieczko-Sowiński również i też nikt się nie obrazi na pewno, także... No ewentualnie też Leszek Krakowski w Londynie od razu. Też jest taka opcja, też jest taka opcja, także idealna walka na kartę wstępną w Londynie, także jak najbardziej wiele opcji. Będzie gala na Bałkanach, czy jej nie będzie? No, dochodzą kolejne sygnały do nas i te sygnały są takie, że jednak będzie. Ale kiedy, ciężko powiedzieć. I są rozpatrywane podobno dwie lokalizacje, dwa różne kraje w ogóle bałkańskie, także tyle wiemy na ten temat, innymi już informacjami nie jesteśmy w stanie się podzielić, no bo są, znaczy żadne nie są potwierdzone, ale tyle wiemy, że podobno będzie i że są dwie lokalizacje rozpatrywane. Tyle na ten temat wiemy. Kompletny brak stylu. Witam, chyba nigdzie nie było. Co sądzicie o rywalu Soldicza? Czyli to o kim? Chyba chodzi o Daleya. No jeżeli chodzi o Daleya, no to chyba odpowiem za całą trójkę, no petarda starcie, no to chyba lepszego rywala dla Solicza ciężko sobie wymarzyć, także trzymamy kciuki, ale sądzę, że to się w Londynie nie uda. Z kim to kolejny talk show i kiedy? No nie mogę powiedzieć z kim jak zwykle, a prawdopodobnie w czwartek nagrywamy, taka jest nadzieja, bo poniedziałkowy termin nam wypadł niestety, czyli ten wczorajszy. Nagrywamy w czwartek, czyli premiera będzie we wtorek 30 lipca. Tak to będzie wyglądało. Jeżeli się nie uda nagrać w czwartek, no to jesteśmy w przysłowiowej dupie i to dopiero następny odcinek będzie gdzieś w sierpniu, także trzymajmy kciuki. Nie będzie to zawodnik. Jakie plany urlopowe? Nasze plany, moje plany urlopowe zależą od UFC troszeczkę i tak bym to zostawił. Grzesiek? No już tam gdzieś za jakieś 2-3 tygodnie ona wylatuje na kilka tygodni na wyspy brytyjskie, także taki second home z przymrużeniem oka, także no nie będzie mnie przez jakiś czas niestety albo stety na podcastach. No to krótszy na pewno. A ty, Fabian, jakie ty masz urlopowe plany w tym roku? No, moje plany są jeszcze w trakcie dopiero dalekiego planowania, bo dopiero we wrześniu jakiś urlop jest możliwy, ale też raczej za granicą i może właśnie wyspy albo jakieś cieplejsze kraje. Tak, pozdrawiam jak zawsze serdecznie całą redakcję, kompletny brak stylu, my również pozdrawiamy serdecznie. Paweł EQ, czy jeśli OSP przegra z Michałem, to według was może wylecieć z UFC? Dobre nie. Pytanie, ale wątpię. Raczej nie, to jest uznana marka i to jest jeden z tych zawodników, którzy nawet jak przegrają kilka walk z rzędu, to będą gdzieś tam dla organizacji cenni i będą w sumie myślę jakimś sprawdzianem właśnie przed top 15 dla tych młodszych zawodników. Mm-hmm. Kolejne pytanie jest ciekawe, kogo z top 15 w UFC według was pokonałby The Freeze? Kane się nie liczy, bo jakby The Freeze go kopnął w lewą nogę, to Kane'owi by się złamała też prawa. Dobre, no to panowie, tak na szybko działam tą kategorię, ciężko jest. No dobrze, Augusto Sakai, Grzesiek, jak myślisz? Tak czy nie? Myślę, że pokonałby. Marcin Tybura, Fabian, jak myślisz? Jeżeli Marcin nic nie zmieniłby w swoich jakby no w tym co pokazuje ostatnio w klatce, to miałbym spore wątpliwości i nawet bym się skłaniał ku Defrisowi. Tajtu i Wasa, Grzesiek. Tak, też myślę, żeby go pokonał, bo ostatnio fatalnie te dwie walki wyglądał, także przeczuwam, że tak. Aleksiej Olejnik, Fabian. Łoch, tutaj to prawdziwa parterowa wojna, ale myślę, że Olejnika by nie przeszedł. Chyba, żeby go znokautował, no ale Defris nie ma takiej bomby, myślę. No chociaż na Olejnika też nie jest potrzebna bomba, ale uważam, że Olejnika by nie przeszedł. Walt Harris, Grzesiek. No już tutaj myślę, żeby się te schody zaczęły, bo jak wiemy, Phil miał problemy z zawodnikami, którzy mocno uderzali. Matt Mitrione, Todd Duffy czy Stipe Miocic, oni wszyscy go nokautowali, więc dlatego myślę, że szybki nokaut tutaj na korzyść Harrisa by był. Błagoj Iwanow, Fabian. A tutaj właśnie bardzo równa walka, bo mnie Iwanow kompletnie nie przekonuje. Uważam, że w walce z Rotwellem to było lekkie tam naciągnięcie tego werdyktu i to Rotwell wygrał.
Tutaj z tu Iwasą też nie pokazał nic wielkiego, więc myślę, że taka brudna walka zapaśnicza, sporo parteru i clinchu. Myślę, że w obie strony, ale nawet minimalnie jeszcze dla Defrisa. Szamil Abdurakimow, Grzesiek. No, jeśli byłby w takiej formie jak z Marcinem Tyburą, to też bym w sumie... Myślę, że paradoksalnie numer 9 byłby dużo łatwiejszy od numeru 11 dla Defrisa do przejścia i gdzieś tą decyzją myślę, że byłby w stanie go pokonać też, ale w sumie tutaj tak 55 do 45 bym dawał dla Defrisa. Mm. Mimo wszystko, Cain Velasquez, Fabian. No, z Cain'a to już niewiele zostało, więc myślę, że Phil Defris. Aczkolwiek chciałbym, żeby wygrał Cain. Alistair Overeem, to oczywiście ja sobie pozwolę odpowiedzieć, nie ma takiej opcji. Aleksander Volkov, Grzesiek. Oj nie, Volkov to jest, myślałem, to jest materiał na przyszłego mistrza, mimo że popełnił błąd z Derrickiem Lewisem, to on tę walkę prowadził do 14 minut i 48 sekund, także to jest jedyna jego przegrana w UFC, wszystko wygrywał jak szło, pokonał Fabricio Werdumę, myślę, że Volkov w przyszłości może sięgnąć po pas, nie mówię, że go wygra, ale na pewno będzie się kiedyś o ten pas bił i nie widzę Defrisa w tym starcie. No ja bym nie szedł dalej już tak naprawdę, tylko to zakończył, no bo Luis Blades dos Santos, Ngannou Miocic, no pewnie gdzieś tam 30-40% szans może byśmy dali Defrisowi w którymś z tych starci, ale myślę, że nie ma sensu tego jeszcze rozkładać dalej. Ale wypada nieźle Defris w tym wszystkim, także jeszcze raz, brawa za pytanie, Paweł. W ewentualnej walce Rakic versus Walker, kto według Was by wygrał? Dobre starcie, Fabian. No to jest bardzo dobre starcie i myślę, że to jest absolutny 50-50, gdyż tak naprawdę ja właśnie też o tym mówiliście w którymś z podcastów, że jeszcze bym tego nie zestawiał, tylko odrębnymi ścieżkami bym tych obu panów budował, aby za jakiś czas się spotkali, no właśnie już, czy jakiegoś title shota, czy coś wyższego. Grzesiek? Jest to! A ja trochę pójdę pod prąd w sumie i wiem, że większość osób się pewnie ze mną nie zgodzi, ale uważam, że spokojnie, myślę, znaczy może nie spokojnie, na pewno byłaby ciekawa walka, ale uważam, że bardziej jednak wszechstronnym zawodnikiem jest Aleksander Rakic i mimo, że nie jest aż tak jeszcze, nie ma jeszcze aż takiego hype'u na niego, to myślę, że spokojnie byłby w stanie wygrać z Johnem Walkerem. Chciałbym to zobaczyć jako main event jakiejś gali na dystansie 5 rund. Myślę, że i tak by to tyle nie potrwało, ale taka rezerwa zawsze fajna by była. I myślę, że Rakic by wygrał 60 do 40 na Rakicia bym stawiał. Ja też na Rakicia, ale to tylko dlatego, że kolesiostwo wchodzi w rachubę, ponieważ poznałem go po gali ostatniej w Sztokholmie, porozmawialiśmy troszeczkę tam sobie, znaczy ja bardziej like less talking, more understanding, ale tak. Ale chyba spoko gościu. Bardzo tak w porządku, bardzo w porządku gościu, naprawdę, mega w porządku, także zresztą pozdrawiam naszych fanów, mamy nagranie, gdzieś tam wrzucaliśmy chyba naszym patronom, także tak. Nie, mega, naprawdę mega facet, także nie, no do Walkera oczywiście nic nie mam, Johnny Walkera John Walker zawsze na propsie, oczywiście wolę Granta, Ballantyna, czy tam Jacka Danielsa, ale Walker jak zwykle, Walkera też, także a tak poważnie, no to Rakic, ale z takim, no, ale to nie taki typ bardziej właśnie sympatią bym się kierował, ale tak, to byłby olbrzymi test dla obu chyba tak naprawdę. Który z obecnych mistrzów UFC może według Was stracić pas w tym roku? Jezus, to ja szybko, Robert Whittaker. Jessica Andrade. Tak. No, ja też tych dwóch bym wymienił akurat właśnie. Tych dwóch, myślę. Fajnie zabrzmiało. Ale no, już teraz się nie wywiniesz. Teraz się nie wywiniesz. Wszyscy wiemy, co sądzisz o Jessice. No i dobra. No. Słuchajcie, no tak naprawdę to tak, w Musze i w Kogucie nie mamy o czym chyba mówić, w piórkowej Magomed Szaripow, Chan Sung-kyung i Volkanowski mają szansę, umówmy się, że jest taka możliwość generalnie, w lekkiej nie ma o czym mówić, w półśredniej raczej małe szanse, w średniej są spore szanse, no bo tam jest Adesanya, Romero, Gastelum, także jest taka opcja Costa, w półciężkiej w tym roku nie ma takiej opcji raczej, w ciężkiej
No ta opcja tylko istnieje w najbliższej gali. No w słomkowej kobiet jest szansa na najbliższej walce i jeszcze w kolejnych ewentualnych. Walentyna Szewczenko nie ma mowy, żeby straciła pas w Muszej na ten moment. Amanda Nunes również i tak można. I to wszystko. Przechodzimy dalej. Czy można zadać dwa pytania na FB czy na YouTube? Można. Tipsy Mariusza. Czy planowane są jakieś urozmaicenia składu podcastu? No to myślę, że dzisiaj doszło nawet do urozmaicenia w pewnym sensie, bo w takim składzie jeszcze go nie nagrywaliśmy. Jacka będziemy chcieli na pewno ściągnąć ze względu na to, że... ze względu na to, że go nie zapraszamy, ponieważ nagrywamy w godzinach popołudniowych, wczesnopołudniowych, a Jacek kończy do 6-7 dopiero gdzieś w domu, także ciężko, ale będziemy chcieli go zaprosić na pewno. Być może gdzieś wtedy się pojawią, nie jest to wykluczone. Mogę obiecać, że jeżeli Weili Zhang wygra z Jessica Andrade, to zaproszę Paulinę Klimek. Martnę też często zapraszam, ona strasznie jest zawalona pracą swoją nową w Warszawie i nie ma po prostu czasu, ale pytam ją regularnie. Kiedy wieczorynka z Grzesiem? Grzesiu, kiedy chcesz wziąć udział w wieczorynce? No nie wiem, myślę, że teraz to nie prędko. Może jak wrócę z wakacji, to wtedy, a może jeszcze się uda przed. To na pewno nie w tym tygodniu, w przyszłym też wątpię, bo trochę te wieczory ostatnio dość zajęte, także no w takich porach jak teraz byłbym w stanie, ale no wiadomo, wieczorem troszeczkę ciężej, ale na pewno się kiedyś pojawię, to jest więcej niż pewne. Tak jest. Czy Grzesiek w UFC gra szybkie walki online, czy może jakieś rankingowe, bo ciągle wygrywa, to może czas na jakieś turnieje i rozgrywki profesjonalne? Nie, właśnie ja gram szybkie walki, ja tylko w rankingowe, nawet jak tipsy wejdziecie sobie na filmik i pod koniec ja zawsze pokazuję statystyki z tej walki, to tam się naliczałem punkty rankingowe. W szybkie walki to grałem przez jakiś miesiąc, dwa od zakupienia gry, żeby się nauczyć trochę, żeby na rankingowe już pójść z większym doświadczeniem. No, w sumie wyzwań czasami faktycznie brakuje. Ale jak ktoś ma ochotę się zmierzyć, to zapraszam. Jeśli ktoś chce dać mi lekcję pokory, to zapraszam. Można tam, ja już podawałem pod którymś podcastem login na PS, ale jak ktoś będzie chciał, to można w komentarzu pisać, dodam i się zmierzymy. Mm-hmm. Jak jest wasze top 5 najbardziej lubianych, nielubianych zawodników? O ulubionych, że się niedawno się wypowiadał, a na przykład u Mariusza to większość kojarzy tylko Jonesa, więc warto odświeżyć temat. Pozdrawiamy naszego właściciela oraz Grzesia i Fabiana. No więc na szybko moje top 5, no to będzie chronologicznie od góry, to będzie Joanna Jędrzejczyk, będzie Alistair Overeem, będzie John Jones, będzie Khabib Nurmagomedov i na piątym miejscu... No byłaby w sumie Ronda Rousey, tylko że no jest trochę nieaktywna. No i Justin Gaethje oczywiście. No to jest piątka na szybko. To zagraniczne, no inne mam piątki polskie na zagranicznych, w sensie mówię o z polskich organizacji, ale zagranicznych, no. Więc tak bym to na razie zostawił. A nielubionych zawodników? DC? Hardy? McGregor to może nie, no ale niech będzie, że trzeci. Covington, czwarty. A to chodzi o to bardziej o ich kreację medialną niż walki. To chciałem zaznaczyć. No i ten Rockhold, no to tak by byłoby na pięciu, ale myślę, żebym więcej znalazł. Fabiana, u ciebie jak to wygląda? Ulubieni to na pewno Alistair Overeem, Gegard Mousasi, Tony Ferguson, Mirko Krokop i z piątym też sobie mam problem, ale powiedzmy, że Johnny Walker na ten moment. A jeśli chodzi o nielubianych, to Henry Cejudo, Khabib Nurmagomedov, Jorge Masvidal, Darren Till i Derrick Lewis. Grzesiek? No ulubieni to tak mówiłem, no to ciężko jest mi wszystkich wymienić, ale tak piątka taka losowa, bo na pewno bym z 15 mógł wymienić, no Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov, Max Holloway, Israel Adesanya, bardzo niedoceniany przez niektórych, a myślę, że też spokojnie może sięgnąć teraz po pas, Donald Cerrone. No tak, no tam Justin Gaethje, jeszcze wiadomo sporo, Tyron Woodley. Na nielubianych Jones zdecydowanie. Cejudo też, o Jezus, jak mnie ten gość denerwuje.
Nie, już nie przekonuje mnie też Dustin Poirier, nie wiem dlaczego, ale jakoś nie mogę się do niego przekonać za bardzo, dlatego też bym go tutaj... No nie to, że go nie lubię, ale po prostu jest taki neutralny, nawet bardziej ciut ten. Darrena Tilla nie lubię. No i Jorge Masvidala w sumie też nie przepadam, nie pałam jakąś sympatią do niego. Co dalej z McGregorem? No, w mojej opinii z McGregorem dalej to, że będzie walczył, ale kiedy, z kim i w jakiej formule i organizacji, tego nie wie nikt, ale na pewno jeszcze wystąpi w sportowym starciu. AK, czy Artur Frikti pisał, pytał. AK pyta, czy Artur Szpilka zadebiutuje pod koniec roku na KSW względnie na wiosnę przyszłego roku? Myślę, że nie. Kinga Kaliszewska, i co myślicie o usuwaniu tej porażki Johna przez Dane? No uważam, że to bez sensu, bo to i tak każdy widział, znaczy każdy wie, że to była dyskwalifikacja, więc nie ma sensu tej jedynki wymazywać. Tutaj Shardock i ta podaży jej nie wymarzą, no to, że Dana sobie ją wymarzy ze strony UFC, to nic nie da. Jaki ty masz stosunek do tego, Fabian? No ja uważam, że to jest jakieś nieporozumienie, aby wymazywać taką porażkę tylko dlatego, żeby ten rekord był nieskazitelny. Ta kwalifikacja jest ewidentna i Matt Hamill jest najlepszym zawodnikiem w historii świata. Pound for pound po prostu wszechczasów i tak, niech tak zostanie, nie odbierajmy mu tego tytułu, chociaż ostatnio krzyczał o rewanż, myślę, że ponownie by wygrał. Saciek. Nie, no. Ponownie by wygrał, to mi się podobało najbardziej. Ale tak szczerze mówiąc, to każdy gdzieś tam z tyłu głowy wierzy, że on nie powinien mieć 25-1 i no contest, tylko 27-0, jak Khabib Nurmagomedov, taki sam rekord i na dobrą sprawę, no taki ma, no bo co, no z DC też wygrał drugi raz, to wiadomo jaka jest sprawa, no mimo że mimo niechęci, no to muszę przyznać, że nie przegrał nigdy i póki co, no i myślę, że w tym roku przegra. Ale jest drobna różnica, bo po walce z DC miał rękę w górze, a po walce z Hamilem jednak nie. No tak, ale mówię, w sensie, no każdy, kto widział tę walkę, no to wierzę, no dominował. Tak. Także według mnie sędzia tam popełnił błąd, bo tam co najwyżej no contest powinno być, a nie dyskwalifikacja i tak samo Dana powiedział, akurat tu się przychylę. No ja obiektywnie oceniam zawodników, także mimo, że nie lubię kogoś, to potrafię wyrazić swoje zdanie tak, jakbym po prostu neutralnie traktował i według mnie, no gdyby ta porażka została wymazana, to nic wielkiego by się według mnie nie stało, bo ta porażka wiadomo jaka jest i po prostu ona jest i może też dla Jonesa to jest dobre, bo jednak nie ma tej takiej presji jakby na sobie, bo Dana go nie zapowiada, że holding undefeated professional record, tylko po prostu mówi zawsze one loss i według mnie to jak ją wymarzę, to nic wielkiego się nie stanie. Oczywiście będzie to trochę absurd, ale później pewnie podejmie kroki, żeby Gregowi Hardemu też wymazać porażkę. Nie, wymazywanie to bzdura, no każdy widział, każdy wie, no to po co, jakby wiadomo, jakby jeżeli ktoś mi mówi, że Jones przegrał jedną walkę w karierze, to znaczy, że się nie zna na MMA, nie ma o nim pojęcia żadnego i wtedy dla mnie jest, nie ma partnera do dyskusji, także jakby nie, tak jak powiedziałem, Sherdog i ta połowa, że tego nie wymaszę, bo UFC nie ma wpływu na te dwa portale, więc no nie widzę takiego bez sensu, to w mojej opinii. Nie, no myślę, że mogliby zmienić ewentualnie, jakby oficjalna jakaś tam decyzja padła, bo tak samo jak walki na no contest zmieniałem po tym, jak ujawniają jakieś wpadki dopingowe. No to jest jednak wymazywanie na bazie, to jest chore, no to jakby to jest na bazie czego takie wymazywanie? No, nie, ja bym się raczej zajął tym, aby, bo część zawodników nie ma wpisanych wielu walk i taki wychodzi na przykład Dagestańczyk, kiedyś był taki problemy w ACB, aktualnie ACA, że wychodzi gość, ma 1-1, a się okaże, że ma 8-1, no tylko tam 7 walk było niewpisanych, bo się toczyły na jakichś galach w klubach, na przykład. Fabian Warzecha pyta, ale Fabian Warzecha jest z nami, więc Fabian Warzecha te pytania sobie przekopiuje do kolejnego Q&A. No i mamy ostatnie pytanie, tak naprawdę pytają oktagonowe tany. Jak myślicie, czy Roberto Soli, czy Paul Daly pójdą w nas, w oktagonowe tany. Naprawdę, doceniam tą kreatywność bardzo. Pójdą w oktagonowe tany na KSW 50. Myślę, że nie. Myślę, że to się odbędzie w późniejszym terminie, czyli pewnie w grudniu, albo no nie wiem, albo po drodze na tej 51. gali, czyli tej pomiędzy. No tak, na pewno chcemy, żeby to się w ogóle wydarzyło. Tak, koniecznie. To będzie jedna z najciekawszych walk w historii KSW.
Tak bym to nawet ujął. Kat pyta, znikły coś moje pytania, czemu są wykrywane jako spam? Nie wiem, czemu są wykrywane, ale nie tylko twoje, natomiast spokojnie ja to akceptuję, te wszystkie pytania akceptuję, nic nie ukrywamy, nic nie usuwamy, na wszystko odpowiadamy, oczywiście z drobnymi wyjątkami. I to była ostatnia kwestia poruszona podczas pytań z YouTube'a, także Fabian, teraz pytania z Facebooka. Dobrze, a więc Erik Ruski pyta, kto dla Usmana? Mówi, i tutaj ja w sumie nawet wezmę to na siebie, że tak naprawdę ciężko jest teraz wskazać zawodnika, który mógłby z nim na ten moment walczyć. Bo Masvidal raczej z Edwardsem, wątpię, że obydwa już dostaną Usmana i tak naprawdę Usman jest teraz bezrobotny. Covington z Lawlerem. No po prostu nie widzę jakby jasnego pretendenta na ten moment. Woodley też nie ma rywala, no ale nie dostanie rewanżu. Santiago jest za nisko, plus ma chyba możliwe, że będzie walczył w Urugwaju. Także nie widzę nikogo, kto by mógł na ten moment walczyć z Usmanem, chyba że teraz, jeśli Covington by pokonał Lawlera, to szybko jeszcze w tym roku robić walkę z Usmanem. No mogliby przemknąć na siłę pan Zimbibio tam jeszcze, no. Jakoś. Wiele osób uważa, że jest mocno niedoceniany, no. No tak, ale on też w sumie póki co się z nikim jakiś tam wysoko notowanym nie mierzy. To jest coś podobnego jak Leon Edwards, też miał spory streak, ale dopiero po tej walce z RDA i tam podskoczył 8 miejsc teraz. Także myślę, że w jeszcze jednej takiej solidnej wygranej, może też z RDA nawet, bo w sumie dlaczego nie, mu brakuje i... No nie, ja według mnie Covington, no tutaj mimo, że gościa nie lubię za bardzo, to trzeba mu oddać to, że on był tym tymczasowym mistrzem i bezsensownie został tego pasa pozbawiony i jemu się należy ta walka o pas teraz. Myślę, że jak szybko i bezboleśnie się upora z Lawlerem, co będzie ciężkie, z szczególnym naciskiem na to bezboleśnie, bo wiadomo jak jest robi, no to dostanie w grudniu walkę o pas z Usmanem, a Woodley powinien według mnie walczyć z Masvidalem, no a Edwards, no nie wiem w sumie z kim teraz by go zostawić, może później z przegranym tej walki, ale ciężko powiedzieć, teraz troszeczkę ta wygrana Edwards skomplikowała jeszcze bardziej sprawę w tej kategorii półśredniej. Oliwier Nadolski, jakbyście typowali walkę Masvidal Edwards, to mówiliśmy, czy widzielibyście w przyszłym roku UFC w Gliwicach? No bardzo, UFC w Polsce bym widział bardzo, bez względu na lokalizację. Znaczy, nie chciałbym tej walki na Torwarze na pewno, mimo że mam tam bardzo blisko, to nie chciałbym tej walki na Torwarze, no bo to komplet jest pewny, ale marnowanie jednak trochę potencjału, zdecydowanie to musi być jak im większa hala, tym lepiej. Po prostu jest łatwiej sprawdzić, czy Polacy są gotowi na UFC w takim wymiarze, że bilety zostaną wyprzedane przed dniem gali. Klaudia Malinowska, kto by wygrał, Masvidal czy Conor? No, Conor. Takie starcie dla mnie... To też zależy w sumie w jakiej wadze. A, no właśnie. No to no w 7-7 faworytem byłby jednak... Kurczę, nie, no dalej Conor, no. Dalej Conor. No, ja też. Mimo że obu nie lubię, to Conor w tym wypadku by chyba wygrał jednak, no. I ja również za McGregorem. Co dalej dla Luka Rockholda? No to Grzesiek już mu koniec kariery... przewiduje, to może Mariusz. No w 9-3 mamy kogoś mu znaleźć. Kurde. Ja bym dał rewanż z Whitemanem, bo Whiteman chce tego rewanżu, chce na jesieni zadebiutować. Też w 9-3, więc myślę, że taki rewanż w nowej kategorii. Obaj kiedyś mieli się rewanżować, jak jeszcze gdzieś tam byli blisko tego pasa, a teraz obaj daleko, daleko od pasa są, także myślę, że fajnie by się to sprzedało. No to jest takie zestawienie, zwłaszcza, że Whiteman też sobie nie radził ostatnio w średniej i takie przejście... Medialne, idealnie zestawienie, tak, no to się zgodzę. Macie jakieś informacje, co się dzieje z Marcinem Prachnią? Zniknął na dobre chyba po tej przegranej. To tutaj ja tylko z tego co wiem, nadal ma kontrakt z UFC i jest jakaś walka, jak tylko będzie w pełni zdrowy. Ale nie jestem do tego na 100% przekonany. No to wiesz więcej ode mnie, bo ja nic nie wiem, co się dzieje z Marcinem zupełnie. I przyznam z ręką na sercu, że się też tym nie interesowałem. Gdybyście byli matchmakerami UFC, to których 5 zawodników z KSW, czy Polaków, ogólnie znanych w Polsce, byście chcieli zatrudnić? Roberto Soldic, Saladin Parnas, Askam, Scott Askam,
Nie, ja bym Scotta w sumie nie, póki co nie, bo on już był w sumie, przegrał 4 walki z 6, więc... No dobrze, to to się zgodzę, w sumie trochę coś w tym jest. Więc Soldicz, Parnas to 2, Gamrot to 3, kurczę... Ja bym Mateusza Rembeckiego jeszcze dodał. Mateusz Rembecki 4 i Daliński Biński 5. O, tak. Gamrot kontra Norman 3, jakie typy? Zależy od kategorii, ale 7-0 rozumiem. No raczej no, tak. No Gamrot, nadal Gamrot. Mhm, też myślę, że no zależy też na jakim dystansie, 3 czy 5 rund, bo to też by było decydujące, ale tak czy siak myślę, że Mateusz. No teraz zobaczymy Normana, może na dystansie 5 rund to coś nam więcej no powie. Dominik Boruc, kiedy następna walka waszego redakcyjnego kolegi Nasrata Hakparasta, czy Jacka? No w każdym razie wiecie o kogo chodzi. No to ja mogę to wziąć na siebie 3 sierpnia z Joakimem Silvą. Karolina Szydłowska, jak widzicie szansę nieślubnego syna Najmana, czyli szpilki w MMA? No to ten temat zahaczyliśmy. Czy Aśka będzie odwalać cyrki z gorącą karateczką, czy podejdzie do niej z szacunkiem? Z szacunkiem. One się znają prywatnie, poznały się, więc z szacunkiem też mi się wydaje, że Asia trochę się zmieniła medialnie. Nie chcę używać, broń Boże, słowa, że nabrała pokory, tylko po prostu trochę się zmieniła, no i tyle. Więc z szacunkiem, mojej opinii. No z Valentiną to było widać. Tam w ogóle nie było żadnych jakichś takich naważeniu, gestów, które wcześniej towarzyszyły. Szacunek był w pełni, także... Ale widać, tego kibice nie zauważają i to jest smutne. Jakby popchnęłem na ważeniu, to zaraz wszyscy by pisali, że się nie potrafi zachować, że damski Conor i w ogóle, a jak już jest okej, to jak jest inaczej, tak jak chcieli, to nie pochwalą. Teraz głównie myślę, takie negatywne opinie są przez to, że mimo 1-3 w ostatnich walkach krzyczy po pas. To myślę, że to jest taki główny teraz motor napędowy tego narzekania na Jędrzejczyk, ale myślę, że też będzie tutaj pełen szacunek. Jak było na obozie... Ale według mnie, szczerze mówiąc, skoro Holly Holm, przegrywając 3 walki z rzędu, wygrywając jedną, dostawała ciągle title shoty po jednej walce, po odbudowie, no to dlaczego Asia nie ma prawa? Asia osiągnęła zdecydowanie więcej od Holly Holm. Zdecydowanie. No to tak samo Frankie Edgar też ciągle dostaje walki, nie zawsze zasłużenie, ale dostaje. Jak było na obozie KSW? Opowiedzcie trochę za kulisowych smaczków. Nie ma jakoś tych smaczków jakoś tak za dużo, szczerze mówiąc, a jeżeli jakieś są, no to raczej nie wszystkie się nadają do tego, aby o tym mówić, jakieś tam zakulisowe rozmowy, no bo to są rozmowy prywatne, prawda, więc to o tym nie będziemy raczej wspominać. Ale z takich ciekawostek, a na rowerek wody poszliśmy, Martyna bardzo niechętnie, bo ona nie jest wielką fanką wody, znaczy w takim rozumieniu rekreacyjnym oczywiście. No i pytaliśmy rowerkiem, taka średnia pogoda była i tam jakaś metrówka przypłynęła, fala była i podniosło troszeczkę nam ten rowerek wodny przechyliło i ten i jakby nie mocno się to Martynie nie spodobało i kazała wracać od razu. Wracamy do portu. Strasznie się przestraszyła tego, tej fali rowerków podczas pływania rowerkiem wodnym. Także to taka ciekawostka, to pewnie nie o to chodziło. A Martyna pewnie mnie zresztą zabije za to. Co tam jeszcze ciekawego takiego było? No właśnie po wywiadach nie rozmawialiśmy za wiele. Nie wiem, co tam takiego było, smaczki. My dużo żeśmy też, no byliśmy na tych treningach, wszystkie są relacje nagrane, wiele są nagrane. Nie ma chyba nic takiego... Kurczę, no król, byliśmy tam 2,5 dnia tak naprawdę. Przyjechaliśmy w pojątek o 21, wyjechaliśmy w niedzielę o 12. Także świetny obóz, w sensie świetna miejscówka to Giżycko, COS Opo Giżycko, bardzo fajne miejsce, naprawdę można się stamtąd nie ruszać, jest tam pyszna kawa, jakieś tam kurcze słodycze, lody bardzo dobre, nie wiem, stołówka bardzo tania i bardzo smaczne jedzenie, bardzo duży wybór, bardzo miła obsługa, wszędzie zielono, las, naprawdę bardzo fajne domki, bardzo przyjemne. Bardzo dobrze wyposażone, jak na taki jakby tego typu ośrodek, wszystko w drewnie, natura, naprawdę można odpocząć, zrelaksować się, odciąć, naprawdę na obóz też świetnie. No salki wiadomo, że no, jakby w miastach są lepsze, ale naprawdę mi się wydaje, że wystarczające, mi się naprawdę bardzo podobało, chętnie zostałbym tam 9 dni, więc to przede wszystkim to, a jakby żadnych smaczków zakulisowych, inside'ów niestety nie wynieśliśmy, może też dlatego, że byliśmy na samym początku i Marty Lewandowski i też Jakub Mauryk przyjechali po naszym wyjeździe.
Barborik trafi do KSW? Ciężko powiedzieć, ale w wywiadzie Martina dla konkurencji tak to wyglądała jego mina, jakby coś było na rzeczy. 10-1, rekord zdaje się, robiliśmy z Vito też wywiad, bardzo komplementował KSW, także jest szansa, że taki zawodnik tam trafi. No. Oby było, to jest duże wzmocnienie i naprawdę fajny zawodnik, oglądałem kilka jego walki i naprawdę myślę, że sporo może w tym KSW namieszać. Świetnie sobie radził, świetnie sobie radził. Generalnie oby to był początek jakiejś ekspansji na Słowację, bo tam i Czechy, bo to jest naprawdę świetny rynek Tak. pod KSW. Czy widzielibyście Paige Van Zandt w KSW? Oczywiście. No ale w sumie z kim ona nawet to miała No walczyć? właśnie, ja bym widział, tylko że nie jako taką zawodniczkę, no co, przyszłaby tu i by zaraz nie miała z kim walczyć. No z Karoliną Owczarz, no z całym No szacunkiem nie, do Karoliny, ale no. Bądźmy Ta poważni, no. federacja jest w ogóle praktycznie niezbudowana, żeby brać takie zawodniczki, ale jeśli by było kilka chociaż nazwisk na zbliżonym do niej poziomie, to jak najbardziej. Ja myślę, że do Invicty pójdzie, jak rozwiąże kontrakt z UFC, tam by miała zdecydowanie lepsze warunki rozwoju i przeciwniczek. Rafał Makieła. Norman trenuje w Poznaniu. Czy planujecie wybrać się na wywiad? No na razie możemy zdradzić, że jutro jedziemy do Łodzi, do klubu Shark Top Team na wywiady, więc taka ciekawostka, taki newsik, a co do Poznania, no rozmawiałem nawet o tym z Martyną ostatnio, więc no kurczę, nie wiem kiedy miałoby się to wydarzyć po prostu, bo ja wyjeżdżam w piątek na 10 dni, więc gdzieś może w sierpniu. Jeżeli Norman jeszcze będzie, jest taka możliwość, więc nie wykluczamy. Myśleliśmy, rozmawialiśmy o tym, także sprawa otwarta. Kamcio Franczak. Co sądzicie o Tilu, który przechodzi kategorię wagową wyżej? To już A mówiliśmy. mówiliśmy. Kto dla Jana Błachowicza? Mówiliśmy. Co dalej z Rafaelem Dos Anjosem? No też pokrótce mówiliśmy, ale ja uważam, że starcie z Benem Askrenem jest idealne. No tak. No Ben albo Santiago, tak jak tutaj Mariusz w sumie o nim wspomniał, to też nie byłoby złe starcie i właśnie myślę, że takiego zwycięstwa nad byłym mistrzem troszeczkę potrzeba Santiago, żeby też gdzieś tam był poważniej traktowany przez organizację. Paweł Kowal. Czemu ludzie uważają, że Masvidal łatwo by wygrał z Edwardsem? W nawiasie według mnie Leon wygra. No No bo tu też o tym rozmawialiśmy, że są, no to jest tak, po no. prostu hype train Hype potężny train, na no. Masvidala. Po prostu. Czy prestiżowa organizacja, o której pisał Rafał Haratyk na Facebooku, to UFC? Nie. Kto dla Walta Harrisa? A w sumie o tym nie rozmawialiśmy, kto dla Walta Harrisa. No to Grzesiek, może ty byś powiedział. Ale mówiliśmy ostatnio o tym? Jak Właśnie no, chyba był Arlowski, był ja Hardy, ale chyba mówiłem, Harris, Derrick Lewis? nie, mi się wydawało, że ja mówiłem albo o Błagoju Iwanowie, on jest nad nim w rankingu, albo nie wiem, tam chyba Alistair Overeem też nie byłby zły, ewentualnie Derrick Lewis, no myślę, że nie wiadomo kiedy Derrick Jak Lewis. ale sterowery, to się zwariował. No a z kim byś go zostawił? No nie, no No nie Alistair wiadomo. wyżej, no gdzie? Walt Harris jest blisko. Overeem Volkov teraz myślę. No ja wiem, to by była fajna walka, ale nie wiadomo co w ogóle się dzieje z Volkowem, bo o nim słuch zaginął. Nie wiem, czy tam wpadka faktycznie była, czy kontuzja. Tam różne plotki były, a żadnego chyba official info nie było. Tak, tego, no Overeem, no nie, no mówię, no Lewis mógłby też być, bo to by też fajna walka była dwóch takich bijoków. Ewentualnie Cain Velasquez. Kto dla Grega Hardego? No to mówiliśmy. Kto dla Arlowskiego albo dla kogo on? No ten, nie mówiliśmy o tym na poprzednim podcaście? No podsumowaliśmy w ogóle tę galę, więc ja bym raczej No odesłał tam, bo na pewno dobrze. było na ten temat mówione, na 100%. Jakieś tam na pewno były próby zestawień. Jacek Woźniak. Chcecie powrót UFC do Polski? No to myślę, że się za wszystkich wypowiem, że oczywiście, że chcemy. Marcin Zarzycki. Gdzie są najlepsze afterparty po galach? Bym sobie przypomniał takie najlepsze afterparty po galach. No bardzo dobrze wspominam afterparty po galach Ladies Fight Night. Tych najlepszych to się chyba nie pamięta. Tak, no w sumie można tak powiedzieć. Bardzo, nie no po KSW bardzo fajne afterparty. No najbardziej oczywiście zapadło mi afterparty po KSW w Londynie ostatnim, bo oglądaliśmy razem ze Scottem Askamem walkę Conora, nie tylko Conora z Habibem na przystanku autobusowym, bo wygoni nas z hotelu, no to jakby słynna akcja dosyć.
Także tak, to After Party wspominam chyba najlepiej, tak mi się wydaje. No dużo, wiele, po wielu KSW zawsze siedzimy, oglądamy UFC, gadamy w różnym towarzystwie, bardzo jest wesoło, śmiesznie i tak dalej. Także każdorazowo, ale też After Ladies Fighter też były bardzo fajne, też było wielu zawodników, zawodniczki, takie jakby naprawdę ekipy, komentatorów. No generalnie bardzo też sympatycznie było. Dobrze wspominam i kameralnym gronie zamknięte takie afterki, także też było fajnie. No i nie w żadnych klubach, ja nie lubię afterów w klubach, pogaję, lubię po prostu sobie odpocząć w ciszy i spokoju, więc takie aftery klubowe z muzyką to akurat nie mój klimat. Ogólnie tak, ale nie pogali. Także tak to bym ocenił. Bartłomiej Grisce, jakie whisky najbardziej lubicie? Każde prawie. Valentine'sa, Jacka Danielsa, Johnnego Walkera. No ja najbardziej lubię chyba tego, ostatnio odkryłem, ostatnio w grudniu w zasadzie Martyna bardziej odkryła, Zielony Grants, to jest Sherry Edition jakaś wersja, jest naprawdę genialny w smaku, więc ten Grant Sherry jest świetny po prostu. Też lubię Jim Beam, Red Staga z tych samych powodów, bo tam jest też wiśniowy. I też no Jacka, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. No i Granta zwykłego też, i Ballantyna też, w sumie dużo jest whisky, które lubię. A Bushmills jest bardzo dobry też. Ja nie mam jakich wielkich preferencji, ale jabłkowy Jim Beam i Johnny Walker czarny są uważam najlepsze. Kto z polskiego podwórka mógłby wzmocnić KSW? 3 na 3 zawodników. No to idąc tym tropem, to w zasadzie można byłoby podać Skibińskiego, Niszczuka i... Rębecki. I Rębeckiego pewnie, może Grzebyka, no ale to... Tak, ale to Gniadek, ale to ci zawodnicy raczej mają zupełnie inne plany, no więc tak, to ja bym ich wymienił, no ale czy to niby faktycznie trafili, czy to jest taka realne, to nie wiem. Gdybyście mogli przenieść się w czasie, to na jaką galę UFC? No i jak to? Wiadomo, że do... No wtedy, kiedy Asia zdobyła pas, czyli nie pamiętam, UFC 100... O kurczę, numer mi wyleciał. No ale pamiętam, 15 marca 2014 czy 15. No ja właśnie na drugą stronę. Ta gala, co trzech mistrzów straciło pasy, w tym Asia niestety. Jak się ta gala? No to tam GSP odebrał pas Bispingowi. No to TJ... No właśnie, to była chyba według mnie... 217? No jakoś tak czy chyba, jakoś no to tak. Na tej gali w sumie bym mimo wszystko chciał przyznać. A ja tak już, otóż troszkę mi żeście zabrali opcję, ale na UFC 189, jak McGregor pokonuje Mendesza i ta niesamowita wojna Lawlera z McDonaldem. No albo UFC, UFC 205 też takie, to pierwsze w Nowym Jorku, no Asia z Karoliną, więc dwie Polki to chyba... No to teraz z perspektywy łatwo się mówi, no ale jednak zdobycie pasa. No ja byłem na gali w Berlinie, gdzie Asia broniła pasa pierwszy raz, więc też niezapomniane przeżycie. Ale tak, no pewnie ta gala jednak w Meksyku. W Teksasie, nie w Meksyku. Gdybyście z jakiegoś powodu musieli wyprowadzić się z miasta, w którym aktualnie zamieszkujecie, to do jakiego byście się wyprowadzili? Do Wrocławia pewnie. No, ja właśnie nie wiem, nie Wrocław kompletnie przekonuje, mimo że mam blisko do niego. Ja myślę, że Rzeszów byłem ostatnio i naprawdę dość fajne miasto i myślę, że tam bym znalazł swój kąt. A ja tak nieoryginalnie, ale byłem w Toruniu parę razy i bardzo mi się tam podoba. Takie niezbyt wyszukane może miejsce, wielkie, ale bardzo przyjemne. No albo Łódź, albo i Warszawa też. Może tak mainstreamowo ta Warszawa, ale jednak ja lubię takie duże aglomeracje. I ostatnie pytanie od Bartłomieja. Jakie składniki znalazłyby się na wymarzonej pizzy każdego z was? Malina powinna to pytanie odpowiedzieć. No. Za to by czasu zabrakło na podcaście. Ja wiem, co Maja by odpowiedział. Wszystkie. No sobie tak. Nie wiem, no ser, pieczarki to takie obowiązkowe. No, peperonie, jakieś ostre papryczki, generalnie. Ja lubię ostre pizze. Zawsze wybieram te najostrzejsze z meniną. A ja właśnie w sumie wszystko takie dość uniwersalne, ale właśnie bez ostrych rzeczy najbardziej. I jeszcze tutaj się pojawiło, to normalnie tego to by się nie ujęło, ale jest pytanie od Jakuba Banaszczyka. Czy oglądaliście wywiad Martina, w którym rozwiewa wątpliwości na temat stowarzyszenia i ujawnia szersze spektrum tematu? Tutaj link. Jeśli tak, to czy ten wywiad waszym zdaniem coś zmieni i czy wasze wątpliwości zmalały? To jest ten wywiad, o którym ja wspominałem wcześniej, około 1,5 godziny. Ja przyznam, nie oglądałem i się na ten moment nie jestem w stanie wypowiedzieć. Że się oglądałeś?
Nie, 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 ale obiecuję, że do następnego Q&A nadrobię i się wypowiem na ten temat. Ja ogólnie troszeczkę już jestem zmęczony tym tematem stowarzyszenia, ale no obejrzę, bo to jednak warto mieć wiedzę na ten temat. Ale ostatnio tego za dużo jest według mnie w mediach. Ja rozumiem, że to jest gorący temat, ale gdzie nie wejdę na Twittera, na Facebooka, czy gdziekolwiek, czy na YouTube'a, to tam wszędzie jest to stowarzyszenie i powiem szczerze, że... I są też tak naprawdę poruszane ciągle te same kwestie, a no tylko w komentarzach się robi ciągle ta nagonka i to jest to wbrew pozorom nawet złe, bo jest nakręcane. Tylko im więcej filmów o tym, tym bardziej jest nagonka na to. No ja tyle, jest taka różnica, że ja to widziałem w całości, także no powiem tak, jeżeli ktoś chce wyrobić sobie jakieś zdanie na ten temat, no to trzeba obejrzeć 3 wywiady. Ten wywiad, wywiad ze Sławomirem Cyplem, który jest oczywiście u nas na kanale, no i można obejrzeć jeden z wywiadów z trenerem Oknińskim. W zasadzie ze 2-3 portale zrobiły wywiady, bardzo 4 nawet, bardzo podobne, więc można sobie wybrać 2 z tych 4 i myślę, że to wystarczy. Nie jest to oczywiście 100%, no ale jakby wywiad z Martinem i wywiad ze Sławomirem Cyplem są kluczowe w tym wszystkim, w mojej opinii. I trzeba, bo ponieważ jakby wywiad ze Sławomirem Cyplem jest jakby w jakimś stopniu naturalną odpowiedzią na wywiad z Martinem, właśnie ten. Podoba mi się formuła tego, no Jacek Adamczyk jest bardzo dobry w tym, co robi, także formuła mi się podobała, taka, a nie inna, że czytał pytania. No w tym wypadku, ja wiadomo, że jest taki projekt, że Jarek ma swoją Trybunę Ludu, natomiast tu był trochę inny format, w sensie wiadomo, że chodzi jakby, że pomysł jest ten sam, czy jakby... nie wiem, forma jest powiedzmy ta sama, ale inny sens miało to, co tutaj chodziło, o co innego. Nie pytali Martina ogólnie o wszystkie pytania, tylko był konkretny temat, czyli stowarzyszenie MMA i amatorskie MMA, i tylko o to pytali fani. I to mi się, to, taka formuła mi się bardzo podobała i jestem też bardzo daleki od monopolizowania pomysłu. Wiadomo, że nikt tutaj nie wymyślił ognia i ropy, także jakby fani wygrywają na końcu zawsze, także oczywiście, no, jeżeli ktoś zrobi coś jeden do jednego, no to jest trochę inaczej, ale jeżeli są jakieś inspiracje bądź jakieś punkty wspólne, no to nie widzę problemu, aby portale, pomysły inspirowały się same od siebie. Nasza miniaturka chociażby nie jest wymyślona przeze mnie od zera, a już jest w naszej branży 2-3 krotnie skopiowana. I spoko, no dopóki nie jest to 1-1, to nie mam z tym problemu. Także tak akurat to też jakiś taki... Znaczy zaskoczony byłem jakby, bo ogólnie niestety no forum Kochone, z którego również ja się gdzieś tam wywodzę w pewnym sensie, nie kojarzy mi się z całym szacunkiem, ale z niczym dobrym niestety. 90, 10, 5, poniżej 10% komentarzy tam to jest naprawdę nieporozumienie i to jest tylko fala hejtu i generalnie... No nie jest to się jakby na ten temat rozwodzi też specjalnie, no jakby jest tam masa ludzi, którzy naprawdę tak są turbocbanów, którzy powinni po prostu dostać zakaz internetu dożywotni. No ale akurat fajnie, że zostały wybrane pytania, które naprawdę były merytoryczne i były ciekawe i tak naprawdę pokazały całe spektrum i wszystko, co można tak naprawdę wypytać o to Martina Lewandowskiego. I gdzieś może nawet wyczerpały temat, no. Teraz trzeba byłoby zrobić taką turę podwójną na bazie odpowiedzi Sławomira Cypla do tego, albo zadać takie pytania Sławomirowi Cyplowi od fanów, więc no... Tak jak powiedziałem, no jak ktoś chce się zagłębiać w temat tego stowarzyszenia, jego to jara naprawdę, no to ten wywiad jest bardzo potrzebny, aby gdzieś sobie wyrobić jakąś opinię. Natomiast no też część tych pytań zadawałem ja, część tych pytań po konferencji zadawał Jarek, także myślę, że jest z czego czerpać, jeżeli ktoś ten temat interesuje. Ja jestem w teamie Grześka, mnie ten temat męczy i próba stworzenia debaty była ostatnim, co chcę robić z tym związanym. Natomiast no nie ukrywam, że powstanie przynajmniej jeszcze jeden wywiad na ten temat na naszym kanale, także z jedną ze stron, która jeszcze się na ten temat nie wypowiadała. Więc nie będziemy tego tematu unikać i robimy to tylko dla fanów, ale mnie to już bardzo męczy i bardzo bym nie chciał na ten temat rozmawiać, ale wiem, że fanów to ekscytuje w jakiś sposób, interesuje, więc parę pewnie wywiadów jeszcze na ten temat powstanie, no będę się zapierał nogami i rękoma, żebym to nie ja je musiał robić, no ale to jest pochod fanów dla fanów, my to robimy dla was, więc to musi powstawać siłą rzeczy. Ja już mam trochę tego dosyć, tego tematu stowarzyszenia i tych gównoburzy całej, po prostu bym się najchętniej do tego odciął, no ale jest to trochę niemożliwe. Także tak to wygląda, zamykając ten temat i zamykając ten odcinek, 184 odcinek właśnie MMA Tonight przechodzi do historii. Mam nadzieję, że wysłuchaliście, mam nadzieję, że się podobało. Także zapraszamy na kolejne Q&A. Jak się wam podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to się pomaga fajnie rozwijać.
Znów zabrakło Maliny, ale na pewno wróci. Także... mówiłem, żebyś nagrał. No właśnie, muszę coś takiego zrobić. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał, jeżeli się podobało. Komentujcie, piszcie, co się podoba, co się nie podoba. Zawsze merytoryczna dyskusja, mile widziana i na poziomie. Śledźcie nasz Twitter, śledźcie nasz Instagram. Oczywiście wbijajcie na wywiad z Jankiem. W środa, czwartek kilka wywiadów z Shark Top Team, także również na nie już z tego miejsca serdecznie zapraszam. My zapraszamy do wspierania nas na Patronite, a najlepiej chyba będzie, jak Fabian Warzecha powie, dlaczego warto nas wspierać na Patronite, no bo my jesteśmy z pewnością nieobiektywni, także Fabian, oddaję Ci głos. No możecie się znaleźć na przykład na moim miejscu i wziąć udział w podcaście, co naprawdę uważam, że dla fana MMA jest bardzo... rzeczą bardzo korzystną i można z tego wynieść bardzo wiele rzeczy, a także dostać się do rzeczy, do materiałów, które normalnie nie byłyby publikowane. Macie do nich taki dostęp premium i są one wcześniej dla patronów. No i generalnie jest bardzo dużo możliwości wszelakiej dyskusji i rozwoju wiedzy o MMA na właśnie grupie patronackiej. I, jest też typer, o którym i polecam. I jest również Liga Typera, której tam po prostu bardzo zacięte akcje, dużo trash talku, dużo złych typów. I ta Liga Typera tak naprawdę pokazuje nam, jak słabo znamy się na tym MMA. Tak, no a ja mogę dodać, co już gdzieś mówiłem chyba w wieczorynce MMA, że no, będą wprowadzane nagrody do Ligi Typerów. Ligą Typerów zajmuje się Marek, ale tak, takie od czwartego chyba sezonu, bo już trzeci sezon trwa, zdaje się, od czwartego sezonu będą też nagrody rzeczowe wprowadzane, także... Z tym bardziej zapraszamy do wspierania nas na patronite.pl. Wyjazdy, co oczywiście patronite.pl jest stworzony, znaczy nasz profil tam jest stworzony głównie po to, żebyśmy mogli wyjeżdżać na galę UFC, no bo nazwijmy to tak kolokwialnie, że stać nas na jeżdżenie na galę w Polsce. No ale niestety już te gale zagraniczne UFC są limitowane. Jeżeli będzie, już osiągniemy cel, który jest wyznaczony na naszym profilu, no to będzie nam łatwiej jeździć już nie tylko po Europie, ale również po całym świecie, także oczywiście cały czas staramy się to robić nie poza Patronite, no ale Patronite naprawdę jest tym źródłem, które dochodu, że tak powiem, które nam jest to w stanie bardzo mocno ułatwić, a dzięki temu to wy dostaniecie materiały z zawodnikami z całego świata. Jest to o tyle ważne, że my będziemy zadawali, czy zadajemy zupełnie inne pytania niż zadają. Nie dowiedzielibyście się nigdy, gdybyśmy nie pojechali na UFC, że Beata Małecki to jest Beata Małecki, a nie Bio Małecki, tylko Beata Małecki to jest, okazuje się, że paru rodziców z Polski i wywiad zrobił całkowicie po polsku. Nigdy byście nie wiedzieli, gdybyśmy tam nie pojechali. No tak to trochę wygląda. Także takich smaczków, takich rzeczy i pytań szczególnie o polskich zawodników i nie tylko o polskie organizacje, no to są właśnie pytania od nas, także myślę, że są dużo ciekawsze. Mimo, że nie ma napisów, to mam nadzieję, że to wiele osób to docenia, na to gorąco liczymy, jeszcze raz zapraszamy. Ponad 2,5 godziny już minęło, także kończymy, bo wszystkim nam się już pierwszy 2 godziny 37 minut dokładnie trwał ten podcast, także jeszcze raz dziękuję za udział, dziękuję za wysłuchanie. Moimi gośćmi byli Fabian Warzecha. Dziękuję bardzo. Grzegorz Nielubiak. Do usłyszenia. Niezmiennie prowadzącym bym ja, Olkiewicz Mariusz, także serdecznie jeszcze raz zapraszam na kolejny odcinek i na ten. Trzymaj się, do następnego i piona.